Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich na dzisiejszym nabożeństwie, które jest transmitowane z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Skoczowie. Witam drogie siostry, braci, dzieci, młodzież, przyjaciół, wszystkich słuchaczy. Może wam się wydawać, że was nie widzę i że w tej chwili patrzę tylko na kamerę i na operatora, który jest za kamerą. Troszkę się mylicie. Widzę was. Mam wasze twarze przed oczami, bo mam je gdzieś głęboko w moim sercu. Tęsknię za wami i modlę się o to codziennie, żebyśmy mogli jak najszybciej spotkać się twarzą w twarz. Nasze nabożeństwo rozpoczniemy wspólną pieśnią pod numerem 127 O Boże, Tyś chwałą mą. Psalm 138, Dawidowy. Wysławiam Cię, Panie, z całego serca mego. Śpiewam Ci wobec bogów. Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu. I wysławiam imię Twoją, za łaskę i za wierność Twoją. Ponad wszystko wywyższałeś imię i słowo swoje. W dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie. Dodałeś mocy duszy mojej. Wysławiać Cię będę, Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą słowa ust Twoich. Będą opiewali drogi Pańskie, gdyż wielka jest chwała Pana. Zaiste wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego. A dumnego z daleka poznaje, choćbym się znalazł w niedoli. Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę. A prawica Twoja wybawi mnie. Pan dokona tego dla mnie. Panie, łaska Twoja trwa na wieki. Nie zaniechaj dzieła rąk Twoich. Amen. Módlmy się. Nasz drogi i święty Panie Boże, chcemy Ci bardzo podziękować za Twój święty dzień sobotni, za to, że nam go dałeś, za to, że możemy w nim odpocząć, za to, że możemy myśleć o tym, co święte, co miłe Tobie. Dziękujemy Ci za ogrom błogosławieństw, jakimi nas darzysz codziennie, że nas ochraniasz, że nas strzeżesz od złego, że dajesz nam wszystko, czego potrzebujemy. Panie Boże, ale przychodzimy teraz przed Twój tron, pełni lęku, obawy. Widzimy, co się wokół nas dzieje.
Na świecie panuje ogromny chaos, ale my, Panie, wiemy, że Ty jesteś Bogiem porządku i że Ty nad tym wszystkim panujesz. Masz plan dla tego świata i go zrealizujesz. I nikt ani nic nie jest w stanie Ci w tym przeszkodzić. Daj nam, Panie, wiary, żebyśmy mogli w 100% Tobie zaufać. A jeżeli przyjdzie na nas lęk, obawa, bezsilność, bezradność, daj nam, Panie, złożyć to wszystko u Twoich stóp i wlej w nasze serce pokój i nadzieję. O to Cię prosimy i za wszystko Ci dziękujemy. W drogim imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. A przed nami lekcja szkoły sobotniej. Dzisiaj studiować będziemy lekcję 9 pod tytułem Stworzenie, Księga Rodzaju jako fundament, część 2. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel poświęconej dogłębnemu interakcyjnemu studium Słowa Bożego. Kontynuujemy cykl rozważań pod tytułem Jak interpretować Pismo Święte. Słowo Boże wnosi błogosławieństwo do naszego życia, bo przecież jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. Uczymy się, jak interpretować Biblię, żeby jej interpretacja była zgodna z Bożym zamiarem. Skupimy się dziś na pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, które mają fundamentalne znaczenie dla całej Biblii. Przyjęte przez nas zasady interpretacji decydują o tym, jak postrzegamy Księgę Początków. Cieszymy się, że jesteście z nami. Na pewno dowiemy się dziś czegoś nowego, bo Duch Święty jest naszym nauczycielem. Przypominam, że możecie do nas pisać na podany adres na ekranie. Powiedzcie nam, skąd jesteście i jak Bóg błogosławi wam przez swoje słowo. Będziemy się teraz modlić o prowadzenie Ducha Świętego. Uczymy się, jak interpretować Biblię. Dziś znów analizujemy Księgę Rodzaju jako fundament, jako punkt wyjścia całej Biblii. Dowiedzmy się, jak wiernie interpretować ten tekst dzięki prowadzeniu Ducha Świętego. Ojcze w niebie, jesteśmy Ci wdzięczni za Twoje słowo. Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. A prorok Amos napisał, zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. I co najważniejsze, Słowo, będące Stwórcą wszystkiego, stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Jesteśmy wdzięczni za Jezusa, naszego Zbawiciela i Nauczyciela, oby Duch Święty wprowadzał nas dziś w prawdę. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Za nami półmetek studium na temat interpretacji Biblii. Jeśli przeoczyliście któryś z odcinków, zapraszam Was na naszą stronę internetową lekcjebiblijne.tv. Znajdziecie tam cały bieżący cykl rozważań, a także wiele innych serii. Zreasumujmy to, czego nauczyliśmy się do tej pory. Jakie zasady interpretacji Biblii poznaliśmy dotychczas? Gladys, Biblia interpretuje się sama. Dlatego powinienem studiować i Stary, i Nowy Testament, całą Biblię. Jason, pozwól prowadzić się Bogu. Nie wplataj w analizowany tekst swoich własnych myśli. Pozwól Duchowi Świętemu pokazać Ci prawdę. Pamiętam pewną cenną radę. Nigdy nie powinniśmy studiować Biblii bez modlitwy.
Modlimy się o Ducha Świętego, bo Jezus obiecał, że to On wprowadzi nas we wszelką prawdę. Travis? Cała Biblia świadczy o Jezusie. Bez względu na to, jakie zagadnienie zgłębiam, powinienem pamiętać, że Pisma składają świadectwo o Jezusie. A po co jest nam potrzebne to świadectwo? Po co zostało dane to świadectwo? Dla naszego zbawienia, abyśmy mogli znaleźć życie. A jeśli znajduję w Biblii coś, czego nie rozumiem, módl się. Mogę też poradzić się kogoś innego, kto zgłębia Słowo Boże. A jeśli i tak nie znajduję odpowiedzi, zapytasz o to Boga w niebie. Otóż to, zapytamy o to naszego wspaniałego Boga, Stworzyciela i Odkupiciela już w Królestwie Niebios. Boże, nie rozumiem tego. Dlaczego do tego dopuściłeś? Albo dlaczego temu nie zapobiegłeś? Towarzyszą nam różne pytania. Potrzebna nam jest wiara, bo nie znamy wszystkich odpowiedzi. Dziś będziemy mówić o narracji opartej na wierze. Zapytacie, co to znaczy? To znaczy, że nikogo nie było przy stworzeniu, oczywiście oprócz Boga. Nie było nas, gdy na świecie pojawił się grzech. Ale przez naszych prarodziców należymy do rodziny, która oddaliła się od Boga. Nie uczestniczyliśmy w koszmarze potopu opisanym w 6 rozdziale Księgi Rodzaju. Dlatego zadajemy sobie pytanie, jak traktować te fragmenty, szczególnie 11 pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Jak je interpretować? Niektórzy kierują się kryterium naukowym. Jeśli w Biblii coś się nie zgadza z nauką, którą przyjmujemy, to odrzucamy. Odczytamy teraz jeden tekst, który z naukowego punktu widzenia jest nie do przyjęcia. Dziś zaczniemy od samego końca Biblii, to znaczy od objawienia Jana. Rozdział 7, wiersz 1. Zaraz przekonamy się, że można błędnie zinterpretować ten tekst. Trusia Lee, Apokalipsa Jana, rozdział 7, wiersz 1. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi, ani po morzu, ani na żadne drzewo. Ktoś może powiedzieć, to jest oczywiście staroświecka, nienaukowa kosmologia, bo skoro mowa jest o czterech narożnikach, to znaczy, że wierzyli w płaską ziemię. Zakładając, że trzeba ten fragment odczytywać dosłownie, dochodzimy do wniosku, że nie ma on sensu. Co moglibyście powiedzieć o tym tekście, biorąc pod uwagę swoje uprzednie studium Biblii? Bardzo często w objawieniu Jana wyrazy używane są przenośnie. Tutaj mamy doskonały przykład. Co to znaczy, że aniołowie powstrzymują cztery wiatry? Travis? Powstrzymywanie tych wiatrów oznacza Bożą ochronę. Gdy wiatry zostają uwolnione, gdy Bóg wycofuje swoją ochronę, na świat spadają nieszczęścia. Jak inaczej moglibyśmy nazwać występujące w tym kontekście cztery narożniki, cztery strony świata? Północ, południe, wschód i zachód. Z każdej strony. A teraz objawienie Jana, rozdział 20, wiersz 7 i 8. Gladys? Czytam z Biblii Romaniuka. A kiedy upłynie 1000 lat, szatan zostanie uwolniony z więzienia i wyjdzie, aby uwodzić narody z czterech stron świata, Goga i Magoga, aby ich zgromadzić na bój, a byli tak liczni jak piasek nad brzegiem morza. Tutaj zamiast narożników, czy też krańców, mamy cztery strony świata. To znaczy, że szatan będzie działał wszędzie. Po drugim zmartwychwstaniu, czyli po zmartwychwstaniu niesprawiedliwych, będzie gromadził wszystkich ludzi na ostateczny bój. Dalej będzie buntował się przeciwko Bogu, czyli zwracamy uwagę na to, jakim językiem posługuje się autor. A teraz kilka cytatów świadczących o podejściu bardziej naukowym. Księga Hioba, rozdział 1, wiersz 1 oraz rozdział 26, od wiersza 7 do 10. Edison, Księga Hioba, rozdział 1, wiersz 1.
Sure. Job 1, verse 1. Czytam z Biblii Zaręby. W ziemi Uz był pewien człowiek, miał na imię Job. Był on nienaganny i prawy. Żył w bojaźni Bożej i stronił od zła. Wielu biblistów uważa, że jest to najstarsza księga Biblii. Gdzie leżała ziemia Uz? W południowo-zachodniej Jordanii, na południu Izraela. Tak uważamy, ale ważniejsze niż umiejscowienie tej krainy jest to, że opis ten dotyczy realnych wydarzeń. A o czym czytamy w Księdze Hioba, rozdział 26, od wiersza 7 do 10? Jason? Czytam z Biblii Warszawskiej. Job, chapter 26, verses 7 through 10. Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością. Skupia wody w swoich chmurach, a jednak obłok nie pęka pod ich ciężarem. Zasłania widok swojego tronu i rozpościera nad nim swój obłok. Na krańcu wód zakreślił granice, oddzielił światłość od ciemności. Hiob był pobożnym człowiekiem, ale nie był naukowcem. Skąd wziął to, co znalazło się w tym opisie? Czy było to objawienie od Boga, czy wynik obserwacji otaczającej go przyrody? Być może jedno i drugie. Na początku Księgi Hioba znajdujemy Boże objawienie o naradach, które odbywały się w niebie. Ale Hiob pewnie też obserwował przyrodę. Jeśli wychodzę z założenia, że Biblia nie ma podstaw naukowych, to ją odrzucę, szczególnie jej pierwsze rozdziały. Ale mogę również założyć, że mowa o czterech krańcach nie oznacza, że według Biblii Ziemia jest płaska. Jest to metaforyczny opis rzeczywistości. Kolejny cytat, Księga Izajasza, rozdział 40, wiersz 21, 22 i 26. Oto, co w sprawie stworzonego wszechświata zostało objawione prorokowi Izajaszowi. Szejna, Księga Izajasza, rozdział 40, wiersz 21, 22 i 26. Czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam nie opowiadano od początku? Czy nie zrozumieliście tego od założenia fundamentów ziemi? To ten, który zasiada nad okręgiem ziemi. Jej mieszkańcy są jak szarańcza. Ten, który rozpostarł niebiosa jak zasłonę i rozciągnął je jak namiot mieszkalny. Podnieście w górę swoje oczy i patrzcie, kto stworzył te rzeczy. Ten, kto wyprowadza ich zastępy według liczby i to wszystko po imieniu nazywa, według ogromu jego siły i wielkiej potęgi, także ani jedna z nich nie zginie. Jaka jest najważniejsza myśl zawarta w tym fragmencie? Bóg stworzył wszystko. Umieścił gwiazdy na niebie. Wszystkie naukowe cuda, które obecnie badamy, zostały umieszczone tam przez Boga. A co powiecie o zasiadaniu nad okręgiem ziemi? Czy Bóg dosłownie siedzi nad globem ziemskim? Ma nad nim pieczę. Panuje nad nim. Czyli analizujemy zawarte w tekście sformułowania, rozważamy je w ich kontekście i na tej podstawie wyciągamy wnioski. Czy w Biblii mamy do czynienia z przestarzałą kosmologią? To nie jest nieunikniony wniosek, jeśli tylko czytamy ją z modlitwą i radzimy się między sobą. A jeśli pozostają jakieś pytania, to zadamy je kiedyś Bogu. Jednym z najbardziej kwestionowanych fragmentów Biblii jest opis stworzenia. Krytycy przypominają, że w literaturze starożytnej znajdziemy wiele podań o stworzeniu i że pod pewnymi względami są one podobne do opisu biblijnego, który uważany jest przez nich za jedną z mitologicznych opowieści o powstaniu życia na ziemi. Wróćmy do pierwszej księgi Mojżeszowej. Odczytajmy cztery pierwsze wersety z rozdziału pierwszego i odnieśmy się do tej kwestii. Trisha Lee,
Są to teksty znane chrześcijanom i dzieciom Izraela, ale ktoś pewnie usłyszy je dziś po raz pierwszy. Czytam z Biblii Warszawskiej. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. Cytowaliśmy już ten fragment podczas poprzedniego studium. Jaka ważna prawda jest zawarta w tych początkowych tekstach? Jason? Bóg stworzył. Mojżesz nie pisze jak. Dopiero później z Księgi Psalmów dowiadujemy się, że Bóg rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło. Bóg powołał świat do istnienia swoim słowem. Travis? Księga Rodzaju potwierdza, że Bóg istnieje. Istnieje i jest stwórcą. Co sprzeciwia się założeniu, że Boga nie ma? No i wtedy w jakiś sposób musimy wyjaśnić nasze istnienie. Wielu inteligentnych ludzi zaproponowało różne teorie. Jak się tu znaleźliśmy? Czy sprowadzili nas tu kosmici? Czy też z biegiem czasu, przypadkiem znaleźliśmy się w takiej sytuacji? Jakoś tę rzeczywistość trzeba wyjaśnić. Eric? Dowiadujemy się też, że Ziemia była pustkowiem i chaosem. Nie wiemy, jak długo była w takim stanie, ale w pewnym momencie Bóg zabrał się za twórcze dzieło. Mamy jakieś pytania? Pewnie tak. Też je kiedyś zadamy Bogu. Czy czytaliście któreś z prastarych bliskowschodnich podań mówiących o stworzeniu? Jakie istotne różnice zauważyliście między nimi a biblijnym opisem stworzenia? W opowieściach mitologicznych nie znalazłem stwierdzenia typu na początku Bóg stworzył. W mitologii mamy do czynienia z interakcją wielu bogów i innych istot, ale takiego wyraźnego stwierdzenia tam nie ma. Symyso? A może jakiś specjalista od tekstów antycznych z Bliskiego Wschodu? Edison? Raczej nie jestem ekspertem, ale Biblia nie ukazuje ciał niebieskich, takich jak Słońce czy Księżyc, z przymiotami boskimi. W opisie stworzenia z Księgi Rodzaju Słońce i Księżyc to jedynie obiekty spełniające w naszym świecie określone funkcje nadane im przez Boga. Zaraz do tego dojdziemy. W pewnym podaniu pomniejszy Bóg zostaje zabity. Jego krew zostaje zmieszana z gliną. W mitach bogowie walczą ze sobą. Obraz przedstawiony w Biblii jest zupełnie inny. Bóg jest tylko jeden. Ja jestem Pan i nie ma innego oprócz mnie, nie ma Boga. Takie jest jasne przesłanie Biblii. Jezus też tego nauczał. Trosieli? Według Biblii człowiek powstał w wyniku celowego działania Boga. W mitach jawi się niemal jako efekt uboczny jakichś konfliktów. Biblia ukazuje wszechpotężnego Boga, któremu niczego nie brakuje, a jednak postanawia stworzyć ziemię i nas. Edison wspomniał o Słońcu i Księżycu. Odczytajmy kolejny fragment z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Nie znajdujemy tu żadnych bóstw typu Słońce, Księżyc. W tym opisie nie ma miejsca dla tego mitu. Księga Rodzaju, rozdział pierwszy, wiersz od 14 do 19. Czytam z Biblii Warszawskiej. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczenia pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, większe światła, by rządziło dniem i mniejsze światła, by rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią i rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień czwarty.
Dlaczego w pewnych kulturach oddaje się cześć słońcu? Na przykład Inkowie w Ameryce Południowej czcili słońce. Symiso? Człowiek odczuwa potrzebę oddawania czci istocie wyższej, którą uważa za źródło życia. Wiemy, jak działa światło słoneczne. Potwierdza to nauka. Słońce umożliwia fotosyntezę, dzięki czemu mamy co jeść. Niestety, zamiast zwracać uwagę na tego, który stworzył słońce i wszystko, co nas otacza, ludzie często poprzestają na oddawaniu czci innemu stworzeniu. Znajdują coś, co odgrywa kluczową rolę w życiu człowieka i dochodzą do wniosku, że to musi być Bóg. Dlatego oddają cześć temu obiektowi. Dlaczego jeszcze ludzie czczą słońce? Travis? W życiu poszukujemy czegoś, co jest niezawodne. W naszym otoczeniu wszystko jest nietrwałe, a słońce niezmiennie wstaje każdego poranka. Szukamy czegoś pewnego. My wiemy, że na Bogu można polegać, ale skoro oni nie znali Boga, to wybrali sobie coś, co według nich było trwałe. Z naszego punktu widzenia słońce jest bardzo ważne, ale z perspektywy całego wszechświata jest mało istotne. Tekst cytowany przez Edisona mówi, że Bóg stworzył większe i mniejsze światło, ale stworzył również gwiazdy. Myślicie, że to było coś wielkiego? To spójrzcie na wszechświat. Bóg jest stwórcą wszystkiego. Pierwszy rozdział Listu do Hebrajczyków według uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej mówi, przez którego też stworzył światy. Chodzi o Syna Bożego, który jest stwórcą wszystkiego. Stworzył światy. Więc być może nie jesteśmy centrum wszechświata, tak jak nam się wydawało. Opis stworzenia z Księgi Rodzaju kwestionuje pogląd mówiący, że jakiekolwiek stworzenia są godne czci należnej Stworzycielowi. A jak wyglądało stworzenie rodzaju ludzkiego? Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 2, wiersz 7. Wyjątkowa perspektywa. Deiści uważają, że Bóg stworzył świat i zostawił go samemu sobie. Że nie interesuje się naszymi losami. Taki pogląd wyklucza jakikolwiek plan zbawienia. Ale w tym krótkim opisie z Księgi Rodzaju, rozdział 2, wiersz 7, nie widać obojętności, którą zakładają wyznawcy tego poglądu. Czytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Wtedy Pan Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I człowiek stał się żywą duszą. Marcus? Widzę tu bliską zażyłość między Bogiem a człowiekiem. Bóg tchnął w nozdrza człowieka dech życia. Czy musiał tak zrobić? Nie. Mógł powiedzieć, niech stanie się człowiek. Przecież światy stworzył swoim słowem. Bóg ukształtował człowieka. Jak już kiedyś wspomnieliśmy, jesteśmy wyjątkowymi istotami, ponieważ zostaliśmy stworzeni przez Boga w szczególny sposób. To zupełnie inny obraz. Nie ma tu bogów, którym nie zależy na istotach ludzkich, którzy wysługują się ludźmi. Widać tu początek relacji opartych na miłości. Trusieli? Ewolucjoniści twierdzą, że człowiek wyewoluował z prostszych form życia, że dzięki procesom trwającym miliony lat stał się tak złożoną istotą. Uważam, że opis stworzenia jest o wiele bardziej wiarygodny i prawdopodobny. Patrząc na swój zegarek, nigdy nie pomyślałabym, że przez miliony lat jakieś kawałki metalu zbliżały się do siebie, aż w końcu wyładowanie atmosferyczne sprawiło, że wszystko się połączyło i teraz mogę na nim oglądać zdjęcia i korzystać z przypomnień w kalendarzu. Smartwatch został zaprojektowany, został stworzony, żeby spełniać te funkcje. Wystarczy przyjrzeć się ludzkiemu ciału, żeby dojść do wniosku, że ono nie mogło powstać przypadkowo. Bardziej prawdopodobne jest to, że Wszechmogący Bóg stworzył nas i przygotował do spełniania różnych zadań. A nie, że jakiś atom zbliżył się do drugiego, że z jednej bakterii zrobiły się dwie i że w końcu pojawiła się istota ludzka.
Trudno w coś takiego uwierzyć, bo rzeczy same z siebie raczej się rozpadają niż łączą. Jesteś bardzo inteligentną, młodą przedstawicielką wolnego zawodu. Czy możesz wyjaśnić, jak działa twój zegarek? Nie, jak to wszystko działa w środku, ale wiem, że pokazuje mi czas. Widzisz, że został zaprojektowany i działa. Nie musimy znać wszystkich szczegółów, żeby stwierdzić, że ktoś zaprojektował to urządzenie. Wróćmy do bliskowschodnich mitów o stworzeniu. W żadnym z nich nie ma wzmianki o sabacie, o którym mówi drugi rozdział Księgi Rodzaju. Po dokończeniu dzieła Bóg odpoczął, pobłogosławił dzień siódmy i poświęcił go. To znaczy, że przeznaczył ten dzień do szczególnych celów. Czegoś takiego w starożytnych mitach nie znajdujemy. Mówi o tym tylko Biblia. Dlaczego ta idea jest tak ważna? Gladys? Wspomnieliśmy już dziś o zażyłości. Bogu zależy na bliskich relacjach z nami. Bóg nie mówi, no dobrze, stworzyłem was, ale idźcie swoją drogą. Jakże blisko ktoś musi być, żeby być w stanie tchnąć w twoje nozdrza. Bóg chce być nam właśnie tak bliski. Pismo Święte mówi, że toczy się wielki bój między dobrem a złem, a Boży przeciwnik chce, żebyśmy zapomnieli, że Bóg jest naszym Stworzycielem. Sabat nie jest celem samym w sobie. Sobota ma nam przypominać o Stworzycielu. Przeciwnik próbuje wszelkich sposobów. Mówi, jedzcie, pijcie i weselcie się, bo jutro pomrzecie. Znaleźliście się tutaj przez przypadek. Nie wyobrażajcie sobie, że wasze życie ma jakiekolwiek znaczenie. Travis? Na zajęciach z teologii ktoś powiedział, że gdybyśmy zobaczyli na słupku żółwia, to wiedzielibyśmy, że sam się tam nie znalazł. Sobota przypomina nam, że sami z siebie tutaj nie zaistnieliśmy. Mamy Stworzyciela, który się o nas troszczy i robi wszystko, żeby nas zbawić. Shaina? Każde urządzenie działające na baterię prędzej czy później trzeba naładować. Bóg jest praktyczny i wie, że człowiek też nie może działać bez końca. Nasze ciała potrzebują odpoczynku. Konieczny jest kontakt z Bogiem, żeby naładować duchowe akumulatory w przygotowaniu na kolejny tydzień. Stacja ładowania akumulatorów. Czwarte przykazanie mówi m.in. 6 dni będziesz pracował. Niektórzy zwracają uwagę tylko na dzień odpoczynku, ale 6 dni przeznaczone jest na pracę. Jeśli pracujesz, to czekasz na ten święty dzień. Podoba mi się ta współczesna ilustracja. Gdy bateria się wyczerpuje, konieczne jest jej ponowne naładowanie. Kontakt z Bogiem jest niezbędny w każdej chwili, ale sobota to szczególny dar. Księgę Początków interpretujemy przez wiarę, bo nikogo z nas wtedy nie było. Jak się przekonamy pod koniec tego studium, Jezus, będąc człowiekiem, ufał zapisom biblijnym. Przyjrzyjmy się teraz danym chronologicznym z 5 rozdziału Księgi Rodzaju. Poproszę Jasona o odczytanie tego fragmentu, bo Jason dobrze radzi sobie z trudnymi imionami. Zastanówmy się, dlaczego tyle miejsca poświęcono chronologii? Dlaczego cały rozdział przeznaczono na przedstawienie drzewa genealogicznego? Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 5, od wiersza 1 do 20. Czytam z Biblii Warszawskiej. To jest księga potomków Adama. Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go.
Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój i nazwał go Set. Po zrodzeniu Seta żył Adam 800 lat i zrodził synów i córki. Adam przeżył 930 lat i umarł. Set żył 105 lat i zrodził Enosza. Po zrodzeniu Enosza żył Set 807 lat i zrodził synów i córki. Set przeżył 912 lat i umarł. Enosz żył 90 lat i zrodził Kenana. Po zrodzeniu Kenana żył Enosz 815 lat i zrodził synów i córki. Enosz przeżył 905 lat i umarł. Kenan żył 70 lat i zrodził Mahalalela. Po zrodzeniu Mahalalela żył Kenan 840 lat i zrodził synów i córki. Kenan przeżył 910 lat i umarł. Mahalalel żył 65 lat i zrodził Jereda. Po zrodzeniu Jereda żył Mahalalel 830 lat i zrodził synów i córki. Mahalalel przeżył 895 lat i umarł. Jered żył 162 lata i zrodził Henocha. Po zrodzeniu Henocha żył Jered 800 lat i zrodził synów i córki. Jered przeżył 962 lata i umarł. Dobrze, że nie trzeba tego wszystkiego zapamiętać. Co w tym opisie rzuca się w oczy? To, że wszyscy umarli. To wcale nie jest mało znaczący szczegół. Jeden po drugim umarli, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Nawet ten chronologiczny wykaz dowodzi, że potrzebujemy Zbawiciela. Ktoś musi nas uratować przed śmiercią. A co w tym opisie budzi zdziwienie? Symiso? Ci ludzie bardzo długo żyli. No właśnie, prawie 1000 lat. Ktoś powie, to jest sprzeczne z nauką. Nikt tak długo nie żyje. Trzeba dokonać reinterpretacji Biblii, ale przecież nauczyliśmy się, że tekst biblijny trzeba interpretować dosłownie, oczywiście biorąc pod uwagę kontekst. Czy coś w kontekście tego fragmentu sugeruje, że należy go interpretować symbolicznie? Podana jest liczba lat oraz imię syna. Jak wyjaśnić racjonalnie to, że ci ludzie żyli tak długo? Symiso? Po pierwsze, zakładam prawdziwość tych słów, bo tak powiedział Pan. Po drugie, ich dieta pewnie wyglądała zupełnie inaczej. A później Bóg powiedział, nie będzie przebywał mój duch w człowieku na zawsze. Ograniczę więc czas jego życia. Adam i Ewa wyszli z dłoni Stworzyciela doskonali. Nawet po upadku pewnie nie było jeszcze zbyt wielu defektów genetycznych i chorób. Eric? Wynika z tego, że mieliśmy żyć bardzo długo. De facto mieliśmy żyć wiecznie. Taki był pierwotny plan, zanim pojawił się grzech. Adamowi i Ewie pewnie było przykro, że ludzie żyją tylko 800 lat. Boży plan był inny. Ludzie wyszli z ręki Stworzyciela. Odczytajmy jeszcze wersety od 21 do 24. Monotonia tej genealogii zostaje nagle przerwana. Warto przyjrzeć się bliżej temu fragmentowi. Laurel? Czytam z Biblii Warszawskiej. Henoch żył 65 lat i zrodził Metuszalacha. Po zrodzeniu Metuszalacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat.
Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Gdybyśmy doczytali tylko do wiersza 23, to moglibyśmy dojść do wniosku, że Henoch nie żył zbyt długo. Jest to mniej więcej 1/3 wieku, którego dożyli inni. Co istotnego mówi ten fragment o Henochu? Że chodził z Bogiem. I nie tylko. Henoch nie umarł. Został zabrany do nieba. Czy Biblia gdzieś jeszcze wspomina o Henochu? Przytoczmy dwa mówiące o nim cytaty, a później dokończymy genealogię. List Judy ma tylko jeden rozdział, wersety 14 i 15. List ten znajduje się tuż przed objawieniem Jana. Zajmuje jedną kartkę. Travis, wiersz 14 i 15. Czytam z Biblii Warszawskiej. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Księga Rodzaju podaje wiek Henocha, imię jego syna i to, że Henoch został zabrany przez Boga. A co mówi ten tekst? Że był prorokiem i że otrzymał objawienie dotyczące końca wszystkiego. Henoch prorokował o powrocie naszego Pana w chwale i o zapłacie, która zostanie oddana każdemu według jego uczynku. Henoch wspomniany jest jeszcze w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Rozdział 11 tej księgi zwany jest rozdziałem bohaterów wiary. Henoch wspomniany jest w wersecie 5. Shaina? Czytam z Biblii Tysiąclecia. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. Czy ktoś jeszcze został przeniesiony do nieba i nie oglądał śmierci? Eliasz. Nie wiemy, jak Enoch został przeniesiony do nieba, ale w przypadku Eliasza był to rydwan ognisty. Niesamowite. Czytając tę długą listę z 5 rozdziału Księgi Rodzaju, warto zwrócić uwagę na wzmiankę o Henochu. Czytajmy dalej, rozdział 5 od wiersza 25 do 32, a później zastanowimy się, co jeszcze jest warte zapamiętania. Simiso, ostatnie wiersze z 5 rozdziału Księgi Rodzaju. Czytam z Biblii Warszawskiej. Metuszelach żył 187 lat i zrodził Lamecha. Po zrodzeniu Lamecha żył Metuszelach 782 lata i zrodził synów i córki. Metuszelach przeżył 969 lat i umarł. Lamech żył 182 lata i zrodził syna. Dał mu imię Noe, mówiąc: ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklął Pan. Lamech żył po zrodzeniu Noego 595 lat i zrodził synów i córki. Lamech przeżył 777 lat i umarł. A Noe miał 500 lat, gdy zrodził Sema, Chama i Jafeta. Noe to bardzo popularne imię w Stanach, ale co ważnego wynika z tych tekstów?
że Noe był postacią historyczną, a nie mitologiczną. Pamiętamy, że są różne podania o stworzeniu i potopie. Wydaje się, że można w nich znaleźć elementy prawdy, ale w dużej mierze nie zgadzają się one z Biblią. Niektórzy mówią, to jasne, pisarze Księgi Rodzaju zapożyczyli ze starożytnych mitów Bliskiego Wschodu. Jak inaczej można to wyjaśnić? Jason? Że było na odwrót, że to właśnie w tych mitach znajdujemy zapożyczenia z Pisma Świętego, że to Biblia zawiera prawdę, którą ktoś pomieszał ze swoimi wyobrażeniami i stworzył mity. Mogły to być zapożyczenia z ksiąg mojżeszowych, albo przekazywane ustnie historie mówiące o potopie i o Bogu Stworzycielu. Niestety z biegiem czasu takie przekazy ulegają zniekształceniu, jak podczas zabawy w głuchy telefon. Działanie Ducha Świętego było istotne nie tylko w momencie natchnienia Mojżesza czy innych proroków. Ważne było również zachowanie dla nas tego, co zostało napisane. Mamy, jak napisał apostoł Piotr, słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. Przeanalizowaliśmy pierwsze rozdziały Biblii zgodnie z zasadami interpretacji. Modląc się, prosiliśmy Ducha Świętego o prowadzenie. Wzięliśmy pod uwagę kontekst i przyjęliśmy złożone świadectwo tak, jak jest ono zapisane. Zobaczmy teraz, jak Jezus odnosił się do pierwszych rozdziałów Biblii. Edison, Ewangelia Mateusza, rozdział 19, od wiersza 4 do 6. Czytam z Biblii Poznańskiej. Odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca na początku stworzył ich mężczyzną i kobietą? I powiedział, dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę i połączy się z żoną, i oni dwoje staną się jednym ciałem. Także już nie są dwojgiem ludzi, ale jednym człowiekiem. Tak więc, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Skąd pochodzą te słowa? Jezus cytuje Księgę Rodzaju. Potwierdza, że jest to wiarygodne świadectwo tamtych wydarzeń. Eric, Ewangelia Mateusza, rozdział 24, od wiersza 37 do 39. To również są słowa Jezusa. Czytam z Biblii Warszawskiej. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Jezus posłużył się przykładem z Pisma Świętego. Nie powiedział, że jest to starożytny mit o Noem. Uważał go za postać historyczną i że z tamtej sytuacji możemy się czegoś nauczyć. Zobaczmy też, jak pierwsi chrześcijanie nawiązywali do początkowych fragmentów Pisma Świętego. Pierwszy list Piotra, rozdział 3, wiersz 20. Widzę, że wszyscy szukają. Travis, pierwszy list Piotra, rozdział 3, wiersz 20. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę. Dlaczego nie dziwi nas to, że apostoł Piotr, który nie uczestniczył w tamtych wydarzeniach, pisał o nich z taką pewnością? Bo czytał o tym w pismach hebrajskich. I kierował się też tym, co mówił Jezus. A apostoł Jakub? Tuż przed listami Piotra znajduje się list Jakuba. Tania, list Jakuba, rozdział 3, wiersz 9. Wielu biblistów uważa, że to nie był Jakub, brat Jana, bo ten zginął jako męczennik, tylko przyrodni brat Jezusa, przywódca zboru w Jerozolimie. List Jakuba, rozdział 3, wiersz 9. Czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej.
James chapter 3 verse 9 said, nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Znów mamy nawiązanie do stworzenia. Jakubie, nie było cię tam, więc skąd o tym wiesz? Ufał Słowu Bożemu. I Jezus też o tym mówił, a oni byli Jego naśladowcami. To ważna nauka dla nas. Oczywiście możemy samodzielnie zgłębić ten temat, ale przecież sam Jezus uważał opis stworzenia za wiarygodny, a my jesteśmy Jego naśladowcami, dlatego ufamy słowom Jezusa. Apostoł Paweł też nawiązywał do tych pierwszych wydarzeń. Gladys, Dzieje Apostolskie, rozdział 14, wiersz 15. Czytam z Biblii Zaręby. Ludzie, dlaczego to robicie? Jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy. Głosimy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, morze oraz to, co je napełnia. To były słowa wypowiedziane przez Pawła i Barnabę. Miejscowi uznali ich za bogów i chcieli im złożyć ofiarę. Na co apostołowie odpowiedzieli, nie jesteśmy bogami, jest tylko jeden Bóg, który jest Stworzycielem. I znów cytowali wcześniejsze pisma. Widzimy, że apostołowie je czytali. Co więcej, wierzyli w to, co zostało napisane. I w końcu list do Rzymian, rozdział 1, wiersz 20. Kim? List do Rzymian, rozdział 1, wiersz 20. Czytam z Biblii Warszawskiej. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Za chwilę będziecie mogli opowiedzieć o tym, jak zaufaliście Słowu Bożemu, bo uznaliście je za wiarygodne. Ale najpierw kilka słów o tym tekście. Czytamy, nic nie mają na swoją obronę. Nie chcę być zbyt surowy dla tych, którzy uważają, że jesteśmy wytworem procesu ewolucyjnego. Shayna, załóżmy, że przychodzi do ciebie koleżanka i mówi, jak to możliwe, że wszyscy moi nauczyciele się mylą? Wszyscy są zgodni co do tego, że Boga nie ma. Studiuję na renomowanym uniwersytecie. Uczy się nas, że życie ewoluowało miliony lat. Nie zamierzasz się spierać, ale chcesz powiedzieć coś koleżance, która nie wierzy, że jej nauczyciele mogą się mylić. Może najpierw ją przytulisz, przyznając, że nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Powiedziałabym jej, w co wierzę. Czyli złożyłabyś świadectwo swojej wiary. Marcus? Przytoczyłbym niektóre dowody. Wystarczy wziąć pod uwagę choćby złożoność ludzkiego ciała i współzależności między różnymi organizmami w ekosystemie. Odpowiedz sobie na pytanie, czy to wszystko miałoby powstać tylko dlatego, że różne elementy wystarczająco długo przebywały obok siebie? Ludzie wyjaśniający w ten sposób powstanie życia na Ziemi to osoby doskonale wykształcone, wybitni eksperci w swoich dziedzinach. Jak oni doszli do swoich wniosków? Swojej koleżance powiedziałabym też, że Bóg jest twórcą moralności. Z ateistycznego punktu widzenia nie da się wyjaśnić istnienia zasad moralnych. Skąd wiemy, że coś jest złe, a coś jest dobre? Mówi się o przetrwaniu najsilniejszych, ale gdyby ktoś postępował według tej zasady, to w większości krajów zostałby aresztowany. Mówisz, że coś jest nie w porządku. Dlaczego? Przecież uważasz, że wszystko jest względne, że nie ma żadnego absolutu. Mówiliśmy już o tym, że nasze wnioski wynikają z przyjętych założeń. Z jakiego założenia najczęściej wychodzą osoby prowadzące badania naukowe?
że Bóg nie istnieje i że jesteśmy dziełem przypadku. No i przy takim założeniu trzeba to wszystko wyjaśnić. Mogę powiedzieć mojej koleżance, to jest sensowne wyjaśnienie, jeśli przyjmujesz takie założenia. Ale pozwól, że podzielę się swoim świadectwem. Przyjrzyj się tym dowodom. Eric, a co ty byś powiedział swojemu koledze? W naszych czasach zaawansowana technologia jest wszechobecna, a działanie każdego urządzenia umożliwia określony kod. Żeby urządzenie działało tak jak trzeba, konieczna jest intencjonalność. Co się dzieje, gdy do kodu wkrada się błąd? Urządzenie nie działa. Pojawienie się i działanie urządzenia świadczy o czyimś uprzednim zamyśle. Trucia Lee wspomniała o zegarku. To drobiazg w porównaniu z lądowaniem na Księżycu, a dla aniołów i jedno i drugie jest łatwe. Opowiedzcie teraz o tym, jak doszliście do wniosku, że Słowo Boże jest wiarygodne. Tania? Uważam, że w tym wszystkim bardzo ważna jest otwartość na prawdę. Gdy widzisz, że twoja teoria nie działa, że to, co przyjmowałeś, nie jest prawdą, to modlisz się i otwierasz się na Boga. Bóg nie jest przeciwko nam, nawet jeśli Mu nie ufamy. O Berejczykach powiedziane jest, że przyjęli słowo z całą otwartością. Sumiso, ty też pewnie znasz różne teorie dotyczące powstania życia. Dlaczego postanowiłeś uwierzyć w to, co mówi Jezus? Dalej o Berejczykach powiedziane jest, że codziennie badali pisma, sprawdzając, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają. Ja również za podstawę swoich przekonań przyjąłem Pismo Święte. Bóg nie oczekuje od nas wykluczenia rozumu. Chce tylko, żebyśmy modlili się i prosili o prowadzenie Ducha Świętego, bo przyjmując fałszywe przesłanki, dochodzimy do błędnych wniosków. Zapewne wielu z was zapoznało się z różnymi teoriami wyjaśniającymi powstanie życia na ziemi. Jezus uważał Pismo Święte za wiarygodne źródło. Nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale otrzymamy je, gdy spotkamy się z naszym Stwórcą i Odkupicielem twarzą w twarz. Oby Bóg obdarzył nas wiarą, abyśmy dzięki Duchowi Świętemu dostrzegli ukazaną w Biblii prawdę. Módlmy się. Ojcze w niebie, wiemy, że nie wszystko jest dla nas zrozumiałe, ale Ty obiecałeś wprowadzić nas we wszelką prawdę. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, za Twoje Słowo i za Jezusa, żywe Słowo Boże. Ufając Mu, pragniemy odnaleźć wewnętrzny spokój. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję Wam za wspólne zajęcia. Już wkrótce kolejne rozważania. Pamiętajcie, że Biblia prowadzi nas do Boga, a poznanie Boga to życie wieczne. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski. A teraz już czas na refleksje i doświadczenia misyjne. Bardzo się cieszymy, że jest dzisiaj z nami przewodniczący diecezji południowej, pastor Marek Jankowski. Serdecznie zapraszam do apelu. Witam moi drodzy. Jest czas na refleksje misyjne. Pozwólcie, że odczytam tekst, który jest przeznaczony na dzień dzisiejszy. Oczywiście nie będę chciał z tego robić jakiegoś kolejnego kazania, ale będę chciał się podzielić pewną tylko myślą. Tekst na dzisiejszą refleksję zapisany jest w Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, ale pozwólcie, że ja go troszeczkę rozszerzę, żebyśmy kontekst złapali wypowiedzi, który tutaj jest.
To są słowa Pana Jezusa Chrystusa. W ogóle 11 rozdział Ewangelii Łukasza opisuje tutaj takie oskarżenia, zarzuty, że Pan Jezus współpracuje z szatanem. I ja oczywiście będę się chciał skoncentrować na wiersz, od wiersza 24 do końca. Pozwólcie, że przeczytam. Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przemierza miejsce bezludne w poszukiwaniu wytchnienia. Lecz gdy go nie znajdzie, mówi, wrócę do mojego domu, tam, skąd wyszedłem. Jeśli przychodzi i zastaje dom wysprzątany i przyozdobiony, wtedy idzie, bierze z sobą 7 innych duchów, bardziej zepsutych od siebie, wchodzą tam i mieszkają. I końcowy stan tego człowieka staje się gorszy, niż był na początku. I on odpowiedział, szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i stosują je. I teraz zwróćmy uwagę tutaj na słowa Pana Jezusa Chrystusa, który jak gdyby chce ostrzec człowieka, że człowiek chciałby czasami być może taki neutralny, ale w chrześcijańskim życiu nie ma miejsca na neutralność. Człowiek, który z dala trzyma się od sprawy Bożej, automatycznie staje po stronie zła. I często ludzie nawet oczywiście o tym nie wiedzą. Jest to bardzo smutne opowiadanie o tym człowieku, tak, z którego wyszedł ten duch nieczysty. I teraz popatrzmy, mimo że ten duch nieczysty wyszedł z tego człowieka, on wędruje. Wędruje po różnych miejscach, szukając miejsca dla siebie, dla swojego ukojenia. I kiedy nie znajduje, chce wrócić do swojego domu, do swojego zamieszkania. I kiedy wraca, to jest zmiana. Na czym ta zmiana polega? Popatrzmy, ta zmiana polega, że jego miejsce jest pięknie posprzątane, przyozdobione. A więc jak gdyby nie było zła. Problem polega na tym, że bierze tych 7 gorszych duchów i zajmują te miejsce. Dlatego, że ta dusza, niestety ludzka dusza, która była przyozdobiona, niestety, ale została pusta. Te miejsce nie było zapełnione. Nie było Boga w sercu tego człowieka. I dlatego przyszedł 7 gorszymi aniołami. I moi drodzy, chcę powiedzieć, że to jest walka. Walka o nasze życie. Walka o nasze zbawienie. Walka o naszą wieczność. Jest to walka niewidzialna. Coś więcej będę chciał powiedzieć oczywiście w dzisiejszym kazaniu, ale tutaj jest też pokazane, jak bardzo może być niebezpieczna moja sytuacja i twoja, nasze doświadczenie. Kiedy będziemy próbować chcieć prowadzić życie po swojemu, bez Boga albo daleko od Boga. Zazwyczaj młodzież ma z tym problem, kiedy próbuje sobie ułożyć życie po swojemu, nie zdając sobie sprawy, że życie po swojemu, życie bez Boga, to jest życie z szatanem. Przypomina mi się pewne doświadczenie wiele, wiele lat temu, a może nie tak wiele, kiedy jeszcze byłem takim ewangelistą, kolporterem. Wiecie, pracowałem w pewnej takiej wiosce, ona nieduża ta wioska była. Pracowałem z ulotką książki Wielki Bój. I moja służba, praca polegała na tym, że najpierw oczywiście wchodziłem do domu, pukałem, wręczałem to ulotkę i mówiłem, że tam za 3 godziny będę chodził z tą książką. Jeżeli ta książka będzie zainteresowana osoba, to będzie możliwość oczywiście kupienia tej książki, ale również na ulotce był mój numer telefonu, dlatego że wiele razy, kiedy odwiedzałem te domy, nie było nikogo, więc była możliwość oczywiście tej książki zamówienia. I szczególnie taki jeden domek zwrócił moją uwagę, jako że ten domek był, wiecie, oczywiście płot był, ale łańcuchów to było chyba z 5 czy 6 na tej furtce, był bardzo zaniedbany i zarośnięty. Różne takie, wiecie, krzewy, jakieś tam drzewa, jakieś tam chwasty. I kiedy dookoła przeszedłem tego domu,
to tak naprawdę nie było możliwości nawet, gdzie wsadzić tej ulotki. Ale z tyłu był taki drewniany płot i tam udało się tą ulotkę wsadzić po prostu między takim zamkiem, który zamyka, bo tam też oczywiście były te zamki, te łańcuchy. I oczywiście po jakimś tam czasie podszedłem, nikogo nie zastałem. Oczywiście służbę swoją wykonałem, pojechałem do domu i w następnym dniu, kiedy dalej opracowywałem tą miejscowość, jakoś mi to spokoju nie dawało, że ten domek tam został jednak nieodwiedzony, nikogo po prostu nie zastałem. I takie przyszło jakieś takie natchnienie, żeby tam jednak wrócić. I mimo, że było to nie po drodze, jednak poszedłem tam i wróciłem. I kiedy z książką chodziłem, zastałem pewnego pana, który był właśnie na swoim podwórku i tam coś robił. No i oczywiście zawołałem go, przedstawiłem się, że jestem właśnie tą osobą od tych książek, czy czytał tą ulotkę. No i powiedział oczywiście, że czytał tą ulotkę i czy ja mam tą książkę. Powiedziałem, tak, oczywiście mam tą książkę. On otworzył tą furtkę, te łańcuchy, wiecie. No i zostałem wpuszczony. Kiedy zostałem wpuszczony, usiedliśmy na tym podwórku koło takiego potężnego drzewa, dużego, grubego, i on zaczął mi zadawać pytania, czy ta książka porusza sprawy spirytyzmu. Powiedziałem, tak, jest taki rozdział, który mówi na temat spirytyzmu, sił nieczystych, sił ciemności, złych duchów. Wiecie, i on powiedział, że ma bardzo poważny problem z demonami. Więc no, byłem zaskoczony i mówię, na czym polega ten pana problem z demonami. I on zaczął mi wyjaśniać. Najpierw mnie zaprowadził do tego swojego domku i zobaczyłem, że w środku ten dom naprawdę był bardzo zaniedbany. Były pewne kartony, były pewne worki z rzeczami. Tak naprawdę widać było, że on w tym domu w ogóle jak gdyby nie funkcjonował, wiecie? No i oczywiście cały dom nadawał się do remontu. On mówił, że była powódź, a tam około gdzieś jakieś tam 50 metrów, 70 metrów koło tego domku przepływała taka nieduża rzeka. Ale ona w tamtym czasie wylała i ten dom oczywiście był zalany. No i powiedział, że kiedy wyszliśmy na zewnątrz, na te podwórko, on powiedział, że przychodzą do niego demony, że ma poważne problemy z tymi złymi duchami i nie może sobie z nimi poradzić. Czy ja ewentualnie mógłbym mu pomóc, jako że on w Polsce wyzwaniał do najlepszych specjalistów, czyli tych ludzi, którzy zajmują się egzorcyzmem, żeby oni przyjechali do niego i po prostu przepędzili te złe duchy. I powiedział, że było trzech takich najbardziej wybitnych egzorcystów, którzy przyjechali, każdy osobno oczywiście, ale nikt nie dał sobie rady. Nikt jak gdyby nie był w stanie nic zrobić z tymi siłami ciemności i każdy z nich powtarzał jak gdyby to samo, że moc, która tutaj jest, w tym domu i w ogóle na tym terenie, że te siły po prostu zła są tak mocne i tak potężne, że oni stają się bezradni. I on tak naprawdę nie ma już możliwości ani możliwości, żeby się do kogokolwiek zwrócić, że jego jak gdyby te możliwości skończyły się. No ja tak pomyślałem. Mówię, wie pan, no znam kogoś, kto mógłby panu pomóc. Bo to jest ktoś, który daje wolność, kto jest ktoś, który już walczył z tymi siłami ciemności i osiągnął wspaniałe zwycięstwa. I on może panu pomóc. A proszę mi powiedzieć, w jaki sposób te siły ciemności tutaj pana nękają? On mówi, proszę pana, tak naprawdę nieświadomie zostałem wprowadzony przez teściową, która jest spirytystką i po prostu od tego czasu, gdzie ona mnie wprowadziła w te tajniki, po prostu mam wielkie problemy. I powiem panu, że tak naprawdę ja w tym domu to nie mieszkam. Ja w tym domu tylko w dzień mogę przebywać, mogę coś zjeść sobie i ewentualnie mogę do godziny 12 w nocy w tym domu przebywać.
o godzinie 12 przychodzą demony, one mnie budzą, one mnie wyzywają, one mnie szarpią, one mnie kopią, one ściągają mnie z tego łóżka i po prostu przepędzają. I ja w tym domu o godzinie 12 muszę uciekać i po prostu spać na drzewie. Ja wiem, jak na drzewie pan śpi? I on mówi tak, niech pan popatrzy w górę na te drzewo. To było potężne drzewo i kiedy popatrzyłem, przypatrzyłem się tam na samym wiedzie u góry, na samym czubku drzewa, widziałem białe drzwi, które były rozłożone na gałęziach, przybite gwoździami, żeby się po prostu nie ruszały i ten człowiek spał na tym drzewie u góry. Ja mówię, ale jak pan może tam spać? Przecież deszcze padają. A jak w zimę co pan robi? Przecież kiedy mrozy przychodzą, jak możliwe, żeby pan spał tam na tym drzewie? Proszę pana, pokazał mi materac gruby, który wkłada na te drzwi tam u góry i pokazał mi dwie pierzyny, które były razem zszyte. I mówi, jeżeli jest deszcz, to mam tam taką folię i ta folia mnie chroni od deszczu, a jeżeli jest zima, to po prostu ja wchodzę w te pierzyny i po prostu i po prostu nie zamarznę, jestem w stanie funkcjonować. Nigdy nie zapomnę zmarszczek tego człowieka na rękach i zmarszczek tego człowieka na twarzy. To tylko pokazywało i zrozumiałem, skąd się wzięły te zmarszczki, kiedy przebywasz tyle tak naprawdę cały czas. W mrozie, w zimie, na dworze, w nocy. No to jak możesz nie mieć zmarszczek? I wiecie, kiedy pojechałem do zboru, podzieliłem się tym doświadczeniem, tą refleksją misyjną i poprosiłem zbór o taki łańcuch modlitw. Wtedy oczywiście jeszcze byłem w Wałbrzychu, byłem tam też wieloletnim starszym zboru i zrobiliśmy taki łańcuch modlitw. Codziennie ktoś modlił się i pościł w tej intencji tego człowieka, żeby Pan Bóg mógł go uchronić, uratować, wyrwać z tych sił ciemności. Oczywiście sam badałem swoje serce, czy czasami nie ma grzechu w moim życiu. Wołałem do Pana dniem i nocą i ciągle modliliśmy się. Kiedy minął tydzień czasu, wróciłem do tego człowieka. Wziąłem ze sobą jeszcze trzy osoby. Między innymi tam był mój starszy syn i pojechaliśmy. Oczywiście byliśmy wszyscy na poście, na modlitwie. I kiedy poszliśmy właśnie z tyłu, pan Henryk był, bo tak miał na imię, no zawołałem go do tego płotu. On przyszedł, podszedł i powiedział, panie Marku, bardzo proszę, żeby pan odszedł stąd. Bardzo proszę, żeby pan nie modlił się. Bardzo proszę, żeby pan zapomniał jak najszybciej o tej sytuacji i o mnie, bo nie chcę mieć z Panem nic wspólnego. Więc się zapytałem, co spowodowało, że był zainteresowany, a teraz nie. I wiecie, kiedy ja z nim rozmawiałem, potężne jak gdyby takie głazy spadały na dach. Dach tego domku był z blachy i taka przybudówka była z blachy. I mój starszy syn mówi, tata, co to tak strasznie wali? Ja mówię, synu, no właśnie demony pokazują swoją siłę, że to jest ich miejsce, ich teren i że nie mamy prawa tutaj wejść. I on wtedy powiedział takie słowa, odkąd panu powiedziałem i poprosiłem pana o pomoc, ja już nawet nie tylko nie mogę w dzień przebywać w moim domu, ale w nocy nie mogę spać na tym drzewie, dlatego że one z tego drzewa mnie wyganiają, wyrzucają i ja nawet nie mogę spać z 50-20 metrów od tego domu, ale minimum muszę iść 300 metrów w głąb, tam, w te krzewy, żeby po prostu tam móc się wyspać. I mi powiedziały, że jeżeli pana stąd pogonię i przepędzę, to wtedy będę mógł i miał możliwość wrócenia i spania na tym drzewie.
To było dla mnie takie, wiecie, nowe doświadczenie, bo nawet nie wiedziałem, jak mam się zachować, co mam zrobić. Wiedziałem, że to jest walka między siłami ciemności a światłości i wiedziałem, że to jest bój i walka również i o tego człowieka, że Pan Jezus chciałby tego człowieka oczywiście wyzwolić, uratować. Ale poddał się. Nie podjął walki. Może dlatego, że te wszystkie lata, w którym przyszło mu żyć, właśnie w taki sposób żyć, przerażający i straszny. Ja sobie nie wyobrażałem, muszę wam powiedzieć, że kilka nocy nawet nie przespałem, kiedy się dowiedziałem o tragedii tego człowieka. I tak bardzo prosiłem Pana, aby Pan mógł dać nam siłę, dać nam moc, aby ten człowiek mógł wrócić do normalnego życia. I muszę powiedzieć, że wyszliśmy stamtąd z wielkim smutkiem. Nawet nie pomodliliśmy się. Może to był błąd. Później zacząłem tak analizować tą sytuację i pomyślałem, Panie Boże, trzeba było klęknąć, wołać i modlić się, kiedy te siły ciemności, one pokazywały, że one są, że one może triumfują, że Ty masz większą siłę i moc od nich. A ja odszedłem. Nie pamiętam już, czy to był na drugi dzień, ale chyba na drugi dzień dostałem SMS-a od tego pana, który powiedział, Panie Marku, dziękuję, że pan się nie modli, że pan odszedł, bo wróciłem do normalności. Mogę spać na moim drzewie. I ja mu odpisałem SMS-a. Szkoda, panie Henryku, bo mógł pan spać w swoim ukochanym domu. Ale podjął pan taką decyzję. Pana wola. Muszę powiedzieć, że przez długi czas ja się modliłem za tego człowieka. Nie wiem, co on tam, jakie doświadczenia przeżywał, czy w ogóle przeżywał jakieś doświadczenia, ale modliłem się, żeby mimo wszystko Pan Bóg właśnie mógł tego człowieka uwolnić. Nie wiem, jak jest dzisiaj. Kiedyś jeszcze pamiętam, jak pracowałem tam jako kolporter i nieraz tam przyjeżdżaliśmy z kolporterami, to zatrzymywałem się i chciałem się zapytać, zobaczyć, zorientować się, jak jego życie wygląda, ale nigdy już tego człowieka nie zastałem. Więc nie wiem nawet, jak to jest do dnia dzisiejszego. Ale to, co chciałbym wam, siostry i bracia, powiedzieć. Czasami bagatelizujemy naszą relację z Jezusem. Czasami zaniedbujemy nasze relacje z Jezusem. Zaniedbujemy modlitwę. Zaniedbujemy rozważanie, studiowanie Słowa Bożego. A tu jest życie. Tu jest nasza moc, tu jest nasza siła. Tu jest nasz ratunek. I myślimy, że sami sobie damy radę. Nie, nie damy rady. Tylko Pan Jezus może dać nam wszelką siłę, obdarzyć nas mocą, Duchem Świętym, abyśmy w tym świecie mogli prowadzić życie godne Ewangelii, życie dla Jezusa, życie dla innych ludzi. Także czasami z tych doświadczeń, z tej historii możemy też wyciągnąć pewną naukę, wyciągnąć pewien wniosek, jak bardzo potrzebujemy Pana Jezusa w naszym życiu. Nie ma w naszym sercu miejsca na pustkę. W naszym sercu zawsze powinien być Jezus. Dlatego te Jego słowa z Ewangelii Jana w 15 rozdziale i 4 wierszu, trwajcie we mnie, a ja w was. Żeby żyć i ostać się w tym świecie, potrzebujemy Jezusa. A jak mamy Jezusa, On będzie nas chronił, On będzie nas strzegł, On będzie nas prowadził i On będzie zaprowadził aż nas do wieczności. I to jest najpiękniejsze, bo to jest ta Ewangelia. Tą Ewangelią jest Jezus. Także nie musimy się obawiać przyszłości, nie musimy się obawiać tego, co będzie i jak to będzie. Bo jak mamy Jezusa, to mamy wszystko. I zapewniono mamy i życie doczesne, i życie wieczne. Także idźmy z Jezusem i podążajmy z Jezusem w naszym życiu. Amen. Dobry, umiłowany, ukochany nasz, wspaniały Boże i Panie. Jakże czasami zaniedbujemy to, co jest najważniejsze w naszym życiu. Jakże czasami udajemy się szybko do pracy,
do obowiązków, gdzie tak niewiele czasu poświęcamy na modlitwę, niewiele czasu poświęcamy na Twoje słowo. Jesteśmy ciągle, drogi Panie, śpieszymy się i czasami czujemy się zagubieni, bo ten pęd w tym życiu, jak najwięcej zrobić, jak najwięcej załatwić, a czasami gubimy Ciebie, zapominając o Twoim słowie, o modlitwie. Pomóż nam to zmienić. I dziękujemy Ci, że zatrzymałeś w naszym życiu ten czas, abyśmy mieli więcej właśnie czasu dla Ciebie. Abyśmy go więcej poświęcili na modlitwę, na rozważanie, na studiowanie, na zastanowienie się nad sensem swojego życia, jak i również nad powtórnym Twoim przyjściem. Bo te wydarzenia, w których uczestniczymy i w których jesteśmy, one pokazują, że czasu niewiele zostało. Nikt nie zna dnia i godziny, Panie, ale Ty pragniesz, aby nasze serca były nawrócone w pełni i oddane i poświęcone dla Ciebie, dla Twojego Świętego Ducha. Dlatego proszę Ciebie o Twoje namaszczenie, o Twoje prowadzenie, abyśmy mogli wyciągnąć pewną naukę i wniosek, jak bardzo ważne jest relacja z Tobą, trwanie z Tobą, chodzenie z Tobą. Dlatego proszę Cię za moimi siostrami i braćmi, abyś ich wspierał i pocieszał. Proszę Cię również, Panie, i za tym zborem, za Twoim Kościołem, za tą diecezją, Boże, abyśmy wszyscy doświadczali nie tylko Twojej opieki i Twojego prowadzenia, ale namaszczenia Twoim Świętym Duchem, abyś dał nam nowe życie, nowe serce, abyśmy mogli w tym świecie, w świecie zła, w świecie, Boże, ciemności, wyrywać jak najwięcej ludzi z ciemności do cudownej Twojej światłości, ze śmierci do życia. I dziękujemy Ci, Panie, że możesz nas używać jako swoje narzędzia dla Twojej chwały i dla Twojego zbawienia i ratunku drugiego człowieka. Dziękujemy Tobie, Panie, jeszcze raz i wielbimy Cię i wysławiamy przez wszystkie wieki wieczne, przez imię naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Zapraszamy na festiwal. Na co?
na festiwal twórczości wszystkich małych i wielkich talentów. Już 6 czerwca. Będziemy nadawać online z Podkowy Leśnej. Będą piosenki, scenki, zgadywanki, opowieści, prezentacje. Czyli wielka porcja dobrej chrześcijańskiej zabawy. Dorośli też znajdą coś dla siebie. A zatem widzimy się 6 czerwca o 9:30 na Nadzieja TV. Czekamy na Ciebie! Czekamy na Ciebie! Dzieckiem małym bawiłam się, aż nocny zapadł w zmierzch, a potem starą drogą wciąż wracałam. Słyszałam matkę, jak wołała mnie: już chodź, już do wieczerzy. Słońce zeszło w smutku.
dzisiaj sobie często przypominam, jak wieczorami, gdy zapadał zmierzch, ma matka przed swym starym domem stała i do wieczerzy tak wołała mnie. Już chodź, już do wieczerzy chodź. Gdy Bóg nas wezwie do wieczerzy w niebie, tam z dziećmi Jego będziesz cieszyć się. A przed nami druga część nabożeństwa. Witam wszystkich, którzy do nas dołączyli. Pamiętajcie, widzę was, wiem, że tam jesteście, czuję waszą obecność i mam nadzieję, że wy również czujecie tą niesamowitą jedność i wspólnotę, którą możemy mieć oczywiście dzięki naszemu Bogu, ale też dzięki osobie, która stoi za tą kamerą. Bardzo dziękujemy. Zaśpiewajmy teraz wspólnie pieśń pod numerem 219. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Zwróć swój wzrok na Jezusa.
Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci, że dzięki Tobie możemy uczestniczyć w tym nabożeństwie. Pobłogosław proszę osoby, które go tworzą i które w nim uczestniczą. Otwórz teraz nasze uszy na słuchanie Twoich słów i nasze serca na działanie Ducha Świętego. Wpłyń na nasz umysł, żebyśmy mogli z pokorą przyjąć to, co dzisiaj dla nas przygotowałeś. Bardzo Cię o to prosimy i za wszystko dziękujemy. Amen. Kazanie Słowa Bożego skieruje do nas pastor Marek Jankowski. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Moi drodzy, witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie na drugiej części naszego nabożeństwa, które mamy. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Nosiciel wirusa śmierci. Przede wszystkim to pragnę Bogu podziękować za prowadzenie, za opiekę, że możemy mieć taką oazę spokoju, wytchnienia, radości, gdzie możemy wielbić Boga za Jego dobroć, za miłość, za prowadzenie. I dzisiaj, kiedy ten świat walczy z tym niewidzialnym koronawirusem, dla jednych śmiertelny, dla innych nie, to chcę powiedzieć, że jest inna walka, która również toczy się wokół nas. Mało tego, ona toczy się w środku naszego serca. To jest prawdziwe pole bitwy. I to, co najważniejsze, to nie to, co się dzieje koło nas, ale to, co się dzieje w nas. Naszym problemem nie jest koronawirus. Rozwiązaniem nie są maseczki. Naszym problemem jest grzech. A rozwiązaniem pokuta i Chrystus. Przyczyną nie jest wirus. Wirus jest skutkiem, ale prawdziwą przyczyną jest grzech, a skutkiem koronawirus, a konsekwencją jest śmierć. I tak jak nie wiemy, skąd wziął się ten koronawirus, czy on powstał w laboratorium, czy on powstał naturalnie? Są różne opinie na ten temat. Ale ja chcę mówić o innym wirusie, który jest o wiele bardziej niebezpieczny i o wiele bardziej śmiertelny. Ale i również z tego wirusa człowiek może być uratowany. Również jest trudno wskazać, jak on powstał, tak jak i koronawirus. Jak jeden jest niewidzialny, tak i drugi jest niewidzialny. Ale ten drugi jest o wiele bardziej niebezpieczny. Trzeci rozdział Księgi Rodzaju opisuje, jak człowiek został zarażony tym śmiertelnym wirusem. Dlaczego Adam i Ewa okazali nieposłuszeństwo Bogu i związali się z tym, co nazywamy nie koronawirus, ale grzech? Wydaje się, że nie było powodu, by tak postąpili. Wszystko mieli. Niczego im nie brakowało. Więc skąd się wziął ten wirus na naszej planecie? No trzeci rozdział Księgi Rodzaju mówi, no, że był wąż, który zainfekował Ewie tego wirusa. Ale skąd ten wirus się wziął? Wężu. Jak to się stało, że on również został zainfekowany? I najlepszym sposobem znalezienia odpowiedzi na powyższe pytanie jest cofnięcie się do początku. I Słowo Boże mówi nam w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale i w wierszu 31, że gdy Bóg spojrzał na wszystko, co uczynił, to było bardzo dobre.
Wiecie, to oczy Boże patrzą, nie ludzkie. Boże oczy, doskonałe oczy. A więc ten tekst mówi, że Bóg nie jest odpowiedzialny za stan, w jakim znalazła się ludzkość. Nie możemy oskarżać Boga, czy winić Boga o złe stworzenie, złe zaplanowanie, czy złe wykonanie. Wszystkie rzeczy, które Pan Bóg uczynił, ożywione czy nieożywione, były doskonałe. Mówiąc wszystko, to mam na uwadze coś więcej niż tylko nasza planeta i to, co na niej jest, ale również i inne wszechświaty, inne planety, które stworzył Pan Bóg. I również jak czytamy, gdzie Słowo Boże mówi nam również o aniołach. I wśród aniołów są różne, jakby to nazwać, stopnie, klasy anielskie. Mamy cherubinów, serafinów, aniołów. I problem polega na tym, że nie wszystkie zastępy aniołów są posłuszne Panu Bogu. Księga Daniela, 7 rozdział, wiersz 10 i Księga Objawienia, 5 rozdział, wiersz 11 przedstawiają nam, jak wiele jest aniołów. Tysiące tysięcy i setki tysięcy i krocie tysięcy. A więc widzimy, że te dwa teksty mówią nam o niezliczonej rzeszy aniołów. I jeden z tych potężnych aniołów nadużył wolności, które Pan Bóg dał. On był pierwszy, który przekazywał od Boga Boże postanowienie, Boże poselstwa, Bożą wolę. Podkreśla to jego stanowisko, jakie posiadał, zanim upadł i został wyrzucony z nieba. Kim był ten najwyższy anioł, który nadużył wolności, którą otrzymał od Boga? Prorok Izajasz w 14 rozdziale, od wiersza 12 do wiersza 14, opisuje z takim podziwem tego potężnego anioła. Pozwólcie, że przeczytam od wiersza 12. O, jakże spadłeś z nieba, ty blasku synu jutrzenki. Ścięty ległeś na ziemię, ty pogromco narodów. A mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, wzniosę swój tron ponad gwiazdy Boga i zasiądę na górze narad, na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Jedno z tłumaczeń Biblii nazywa go Lucyferem, co po łacinie oznacza nosiciel światła. Widać z tego, że ten nosiciel światła w jakiś tajemniczy i niewyjaśniony sposób poczuł się niezadowolony z tego urzędu, z tego stanowiska, który posiadał. A więc z tej pozycji i zazdrośnie pożądał na stanowisko, jakie miał Chrystus. Ponieważ nie został zaproszony na naradę Bożą. Czuł się może niedowartościowany i rzucił Bogu wyzwanie i zaczął walczyć z Bogiem. Stworzenie walczy ze Stwórcą. I Bóg przez proroka Izajasza jasno przedstawia pragnienia i dążenia szatana do obalenia rządów Bożych. I zwróćmy uwagę, ja wstąpię na szczyty obłoków, ja zasiądę na najdalszej północy, ja zrównam się z Najwyższym, ja swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Ale przecież to miejsce zarezerwowane jest dla Stwórcy, nie dla stworzenia. I można by sobie tak pomyśleć. To były tylko marzenia, które przerodziły się w pragnienia. Pragnienia przerodziły się w dążenia, a dążenie przerodziło się w bunt.
w niebie nie udało się zbudować królestwa, Jego królestwa, to zrobił to na ziemi. Tak bardzo pragnął panować. Tak bardzo pragnął założyć swoje królestwo. I udało mu się na ziemi. I widzimy teraz efekty jego panowania. Nieszczęścia, kataklizmy, niesprawiedliwość, wojny, zawieruchy, bezprawie. I gdyby nie lud Boży i Boża interwencja, to ten świat już dawno przestałby istnieć. Możemy tylko dojść do wniosku, że ten wirus grzechu powstał samoistnie. Ale w jaki sposób? Wiecie, ciekawą myśl daje tutaj pewien teolog Carl Lewis, który powiedział tak: jeżeli zwracasz na siebie uwagę, to będziesz chciał postawić siebie na pierwszym miejscu. Patrząc tak, wiecie, pomyślałem, no ale przecież każdy z nas chce być zauważony, każdy z nas chce być doceniony, każdy z nas chce być pochwalony, każdy z nas chce być szanowany. Przecież to jest normalne. Ale kiedy to trwa dłuższy okres, a jeszcze jak jesteśmy podziwiani, poklepywani, to wtedy może stać się to bardzo niebezpieczne dla naszego rozwoju duchowego. I wtedy zazwyczaj taka osoba wie najlepiej i na wszystko ma odpowiedź. Oczywiście trudniej jest wytłumaczyć upadek Lucyfera niż upadek Adama, dlatego że Lucyfer był tym, który kusił Ewę i Adama. Ale on znajdował się przed Bożym majestatem, przed Bożym tronem, w samym centrum nieba, gdzie nikt go nie kusił, nikt go nie namawiał. Więc w jaki sposób powstało zło? Adam i szatan zostali stworzeni tak samo, bez skłonności do zła, i Bóg stworzył ich niepodatnych na zło. Jeden i drugi stworzeni zostali w świętej naturze, bez śladów samolubstwa lub jakiegoś grzechu w umyśle. To pokazuje, że Bóg podjął ryzyko, stwarzając rozumne istoty z możliwością wolnego wyboru. Bóg mógł uczynić wszechświat, w którym byłoby niemożliwe powstanie grzechu, ale wtedy musielibyśmy być stworzeni jako roboty. Czy bylibyśmy zadowoleni z tego? Czy by nas to satysfakcjonowało? Ale Boża miłość nie mogła do tego dopuścić. Boża miłość nie mogła tego uczynić. W żaden sposób Bóg nie może zmusić stworzonych istot, aby mu służyły z przymusu. Każda stworzona istota posiada wolną wolę. Boże serce pełne miłości znajduje radość w chętnym posłuszeństwie tych, którzy go miłują. Wielu dziwi się, jak to było możliwe, by najwyższa stworzona przez Boga istota mogła się stać szatanem, przeciwnikiem, zwodzicielem wszechświata. Ten potężny cherub marzył upodobnić się do Boga. On pragnął Bożą wielkość, ale nie pragnął Bożego charakteru. Pragnął mieć władzę Boga, ale nie Jego miłość. Boże królowanie, ale nie Jego dobroć. Bożą stwórczą moc, ale nie Jego osobowość. Bożą cześć, ale nie Jego uprzejmość. Boże stanowisko, ale nie Jego pokorę. Czy naprawdę nie mamy problemu, siostry i bracia? W domu? W pracy? A może w kościele? Czy nie chcielibyśmy być wielcy?
Mieć porządne stanowisko? Moc? Władzę? Przecież dzisiaj ludzie tak bardzo walczą o to. A jak jest w kościołach? Myślę, że każdy z nas wie. Ale Słowo Boże uczy nas, że oczywiście mamy się wznieść na wyżyny, ale nie własnej wielkości, nie panowania, nie stanowiska, ale miłości, wiary, pokory, przebaczenia i ufności. To są cechy, które Bóg akceptuje. I tylko przez te cechy właśnie Bożego charakteru możemy upodobnić się do Niego. Prorok Ezechiel używa również ciekawego języka dla opisania upadku tego potężnego cheruba, tego, który był nosicielem światła. Jego taktyka polegała na sianiu niepokoju za pomocą pozornie niewinnych argumentów. Jakoby bronił prawdy Bożej. Ale postępował bardzo przebiegle i sprytnie, krytykował Boży sposób zarządzania, niby troszcząc się o aniołów i obawiając się o kierunek, który Bóg to prowadził. A więc celem tego księcia ciemności, księcia aniołów, stało się kwestionowanie zwierzchnictwa Syna w niebie. Stąd może nauka, którą słyszymy na własne oczy, że Jezus jest mniejszym Bogiem. To jest echo, które do nas dochodzi właśnie z samego nieba, bo On zapragnął właśnie tego samego stanowiska, być tym, kim jest Chrystus. I prorok Ezechiel w 28 rozdziale opisuje od wiersza 12 tego właśnie cheruba. Jest tu przedstawiony symbol króla Tyru, dlatego że król Tyru w tamtym czasie jak gdyby upodabniał się do charakteru tego potężnego cheruba. Przeczytajmy od wiersza 12. Synu człowieczy, zanudź żałobną pieśń nad królem Tyru. Powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan, byłeś najwyższą miarą mądrości i piękna. Przebywałeś w Edenie, w ogrodzie Bożym. Wiemy, że król Tyru nie mógł przebywać w Edenie, w ogrodzie Bożym. Każdy drogocenny kamień zdobił Twe okrycie. Karneol, topaz i jaspic, chryzolit, beryl i onyks, szafir i rubin i szmaragd. Ze złota były Twe dzwoneczki i ozdoby czekały na Ciebie w dniu Twego stworzenia. Byłeś cherubem, wiele mogącym, zdolni Ci zapewnić ochronę. Postawiłem Cię na świętej górze Bożej, gdzie przechadzałeś się pośród ognistych kamieni. Byłeś też nienaganny w postępowaniu od dnia, w którym zostałeś stworzony, aż do chwili, gdy odkryto w Tobie niegodziwość. I przy Twym rozległym handlu stałeś się pełen przemocy. Zgrzeszyłeś. Wtedy zrzuciłem Cię zhańbionego z góry Bożej i usunąłem Ciebie, cherubie, wiele mogący spośród ognistych kamieni. Twoje piękno uczyniło Twe serce wzniosłym. Zniweczyłeś swą mądrość z powodu swej świetności. Moi drodzy, czytając te sprawozdanie, widzimy, że ten potężny anioł, ten potężny cherub, jaka musiała dostojność wypływać z jego osobowości, jak on był pięknie przyozdobiony tymi kamieniami. Myślę, że nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, jego piękna. I tak naprawdę Pan Bóg, myślę, że Pan Bóg już nie mógł go stworzyć piękniejszym od tego, jak go właśnie stworzył. Ale on nie był zadowolony z tego.
To jest niesamowite. Przybywałeś w Edenie, w ogrodzie Bożym. Tam, gdzie nie było grzechu, jeszcze śmierci, zła, gdzie same piękno było, gdzie tak naprawdę trudno jest nawet cokolwiek powiedzieć, bo dla nas to jest abstrakcja, bo dobrze nie widzimy jeszcze z tego miejsca i widzimy po prostu nieszczęścia, widzimy grzech, którego również doświadczamy we własnym życiu. Tam tego nie było. Byłeś cherubem. I teraz zwróćmy uwagę, byłeś cherubem wiele mogącym. On mógł wiele naprawdę uczynić dla sprawy Bożej, dla chwały Bożej, dla rozwijania się Królestwa Bożego. Mógł wiele zrobić. Zrobił bardzo wiele. Ale nie w tym kierunku. Ale w odmiennym kierunku. Zdolnym zapewnić ochronę funkcjonowania jedności nieba, jedności wszechświata, dbanie i również ochronę nad Bożym prawem, chronić Bożego autorytetu, Bożej miłości, Bożej sprawiedliwości. Ale on nie tylko nie chronił, ale zaatakował. Byłeś nienagannym. Byłeś nienagannym. Gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Kiedy słyszę słowo niegodziwość, przypomina mi się pewne doświadczenie. Z małżonką wyjechałem na urlop na tydzień czasu. Po tygodniu przyjechaliśmy do domu. Młodszego syna Patryka zostawiliśmy w domu i po jakimś dwóch, trzech dniach szukałem swojego dysku twardego. Wiecie, najważniejsze rzeczy mamy na dysku przenośnym, tym dysku twardym. Że w razie czego ktoś komputer ukradnie, to my to mamy. I nie zawsze komputer jest w stanie pomieścić tego wszystkiego, co mamy. Tam miałem całe swoje wykłady, swoje materiały, swoje przemyślenia potrzebne, wiecie, do funkcjonowania i prowadzenia zborów. I kiedy zapytałem się swojego syna, mówię, synu, nie widziałeś mojego dysku przenośnego? I zauważyłem na twarzy mojego syna zaniepokojenie. I mówi, tata, nie. Po trzech godzinach syn przychodzi i mówi, tata, poszukaj dobrze tego twardego dysku. Może jutro się znajdzie, ale nie znalazł się. Tam zginął mi twardy dysk i jeszcze dwie rzeczy, ale nie pamiętam, co to było. Na następnego dnia syn przychodzi i mówi, tata, znalazłeś ten dysk twardy? Ja mówię, synu, nie znalazłem. Jestem zaniepokojony. Mówię, wiesz co, bo nie chodzi mi o dysk, tylko mi chodzi o to, co tam było. I mój syn mówi, tata, muszę ci coś powiedzieć. Kiedy was nie było, spotkałem na ulicy pewną osobę bezdomną w moim wieku. Wyglądała strasznie i okropnie. I po prostu ulitowałem się nad nim. Jako, że był to chłopak w moim wieku, zaprosiłem go do naszego mieszkania. I powiedziałem, że około tygodnia czasu, dopóki was nie ma, może ze mną mieszkać. Pozwoliłem mu się wykąpać. Tamte rzeczy żeśmy wyrzucili. Dałem mu nowe ubrania, buty. Razem jedliśmy, spaliśmy, kumplowaliśmy się i chyba prawdopodobnie on musiał mi to ukraść. Ja, widząc smutek swojego syna, powiedziałem tak. Synu, zrobiłeś to, co należało zrobić. I cieszę się, że to zrobiłeś. Ale ten człowiek, ten młody człowiek zachował się niegodziwie. Bo ty mu otworzyłeś swoje serce, otworzyłeś swój dom, nasz dom. A on się zachował w taki sposób, że jeszcze po prostu okradł. I tak właśnie zachował się ten potężny cherub. Twoje piękno,
uczyniło Twoje serce wyniosłym. Bo On, te Boże dary, Boży dar życia, Bożą mądrość, którą otrzymał od Boga, On przypisał to sobie, że jest tak zdolny, tak inteligentny, tak piękny, tak wspaniały, że jest już sam w stanie życie prowadzić sobie bez Boga. Jemu już jest Bóg niepotrzebny. Czy nie jesteśmy kuszeni czasami, siostry, bracia, drodzy przyjaciele, że dasz sobie radę bez Boga? Po co masz wszystko oddawać w ręce Pana Boga? Rozwiązuj problemy po swojemu. Ale prorok Ezechiel, wiecie, zwraca uwagę jeszcze na jedną rzecz. Widzimy, jak porządek nieba został teraz naruszony. I prorok Ezechiel w 16 wierszu mówi: przy rozległym swoim handlu zgrzeszyłeś. Wiecie, kiedy na początku zastanawiałem się, no jak? W niebie handel? No co tam mamy, sklepy? Tesco, Auchan, Lidl, Biedronki? Co mamy, euro, dolary, złotówki? O co to chodzi? On handlował Bożymi darami. Pan Bóg, stwarzając aniołów, wyposażył wszystkich w duchowe dary. I ten potężny cherub zaczął zwracać uwagę aniołów na ich różnice w duchowym wyposażeniu. Przypisywał im rolę gorszej istoty do ich wartości. I to spowodowało niezadowolenie, pretensje, zazdrość, smutek. Zaczęły rodzić się pytania. Dlaczego ja tych samych darów nie mam, co inny anioł? A więc szatan wzbudził niezadowolenie, wykorzystując istniejące odmienności, które były wśród aniołów, i panowała różnorodność przecież. Bo Bóg się kocha w różnorodności. Każdy inny. Każdy z nas jest inny. Każdy liść jest inny. Każde źdźbło trawy jest inne. Każda kropla deszczu jest inna. Każdy płatek śniegu jest inny. Bóg jest niesamowity. I dlatego w Kościele nie powinno być tak samo i również w świecie nie powinno być: ja jestem lepszy, ty jesteś gorszy. Nie. Jestem ważniejszy, ty jesteś mniej ważny. Nie. Jesteśmy po prostu inni. Ale wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. I co ciekawe, Bóg nie uzależnia oceny od ilości wykonywanej pracy. Przypowieść z Ewangelii Mateusza, 13 rozdziału, gdzie tam jest podobieństwo czworakiej roli. I tam czytamy, że ziemia wydała plon 60-krotny, 100-krotny, 30-krotny. Przypowieść o talentach, prawda, z Ewangelii Łukasza, gdzie czytamy, kiedy gospodarz odjeżdża, daje każdemu talenty, żeby się rozwijały. Kiedy gospodarz przyjeżdża, jeden zyskał kolejne 10 talentów, drugi zyskał kolejne 5 talentów, trzeci zyskał 3 talentów. Nie ma problemu. Gospodarz mówi: wejdź, sługo dobry, do radości Pana swego. Ale ten potężny cherub, aby znaleźć zwolenników, musiał spowodować po pierwsze ich niezadowolenie, a po drugie przedstawić niesprawiedliwość Bożego postępowania. Gdybym był Bogiem, to ja bym wszystkim wam dał porówno darów. A po co ta hierarchia wśród aniołów? Jedni cherubinowie, drudzy serafowie, trzeci aniołowie. Wszyscy bylibyście jednakowi. I w ten sposób przedstawił Boga jako Boga niesprawiedliwego. Że jednych wyróżnia od innych. Wiecie, przypomina mi się pewna historia z drugiej księgi Samuela, 15 rozdział, gdzie tam Absalom, wiecie, po zabiciu brata zostaje, ucieka z Izraela,
w ogóle z Pałacu Królewskiego. I po jakimś czasie Joab, dowódca wojska króla Dawida, wstawia się za nim, aby Absalom powrócił. I kiedy on wraca, staje na drodze, która prowadzi do pałacu. I czasami Izraelici w tych najtrudniejszych kwestiach, w tych najtrudniejszych sprawach zwracali się do króla. I on wtedy stawał na takiej drodze, pytał się, skąd ty przybywasz, jaką masz sprawę. I oni mówili mu, jaką mają sprawę. I on wtedy tak mawiał. Twoja sprawa jest słuszna. Gdybym ja był królem, to ja bym twoją sprawę załatwił pozytywnie. Ale mój ojciec, pewno nie załatwi tego. A więc Absalom robił przygotowania do tego, aby zdetronizować właśnie króla Dawida, a intronizować siebie na króla. I kiedy to uczynił i to mu się udało, to zobaczcie, jak to jest szokujące, że więcej plemion poszło za Absalomem i więcej ludzi, jak i również wojska, niż za królem Dawida. I król Dawid musiał uciekać. I to samo zrobił Lucyfer w niebie. A więc bunt szatana rodzi się więc jako pragnienie zdetronizowania Boga, a intronizowania siebie na tronie. A to zaszczepił już w Edenie Ewie. Jeżeli zerwiesz z tego zakazanego drzewa ten owoc, będzie ci jak Bóg. I ten zainfekowany wirus grzechu wydał owoce. Ale najpierw musiały się rozwinąć w jego wnętrzu. Do czego ten bunt doprowadził? Do utworzenia rządu z jego prawami przeciwko Bożym rządom i Bożego prawa. I dlatego chciałbym zwrócić, wiecie, uwagę. W Księdze Objawienia na 12 rozdziale, że tam od wiersza 7 do wiersza 10, że w którymś momencie doszło do walki. Przekroczona została pewna granica. Ten owoc wykiełkował, który był w wnętrzu właśnie tego potężnego cheruba. I ta walka, ona była fizyczna. Trudno mi jest opisać tą walkę, ale w każdym bądź razie ten książę ciemności został przepędzony, wyrzucony wraz z jego aniołami, którzy opowiedzieli się po jego stronie. Chciał wprowadzić swój ład, rządzenie i zaczął wmawiać aniołom, że skoro są doskonali, to po co im prawo? Po co im w ogóle jakiekolwiek tutaj prawo Boże? Dlatego dzisiaj wielu chrześcijan może ma problem z prawem Bożym. I tak prawo Boże traktują lajtowo. Jest, niby go nie ma i sami nie wiedzą dokładnie jak. On był, ten książę ciemności, był miłowany, szanowany przez zastępy niebiańskie. Dlatego, moi kochani, miał takie powodzenie. Dlatego tak wiele uczynił. Tak wiele złego. Tak wiele zwiódł. I czasami liderzy Kościoła mogą również wiele uczynić złego, jeżeli oczywiście popadną w jakieś odstępstwo lub zwiedzenie. Dlaczego? Bo mieli autorytet. Pamiętajmy, że ten książę ciemności, ten nosiciel światła, on miał niesamowity autorytet, bo on bezpośrednio otrzymywał wszelkie te Boże postanowienia i Boże polecenia i przekazywał je innym. Jak to możliwe, moi drodzy, że udało mu się zwieść taką niesamowitą rzeszę aniołów? Że powodzenie jego było tak wielkie? Że aniołowie byli tak zaślepieni i nie widzieli, jakie skutki przyniesie ich czyn. Ale że to zwiedzenie jego jest tak wielkie, to mógł to osiągnąć
tylko kłamstwem i przebiegłością. Z nosiciela światła stał się nosicielem wirusa kłamstwa i oskarżenia. I wyobrażam sobie, wiecie, aniołów. Wyobrażam sobie, jak oni pewno sobie pytania zadawali. Co ten Bóg wyprawia? I co ten zarząd niebiański wyprawia? Jakie decyzje podejmuje? Diabeł jako sprawca zrobił z siebie ofiarę. Jakoby Bóg miał go potraktować niesprawiedliwie. Skoro wielu aniołów wybrało jego na swojego przywódcę, to tylko pokazuje, jak on potrafi się maskować i zakłada różne maski do różnych kościołów, jak i również do różnych ludzi. Potrafi przyjąć maskę, a to węża, a to anioła światłości, a to ducha osoby zmarłej, a to UFO, a to prawda, objawienia maryjne. I tu jest przyczyna. Dlaczego wirus grzechu jest buntem i bezprawiem i nazwany przez apostoła Pawła w drugim liście do Tesaloniczan, albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Ta moc nieprawości, ona już działała również i w apostole, i za czasów apostoła Pawła, za czasów powstania tego kościoła, Nowego Testamentu, czyli Kościoła chrześcijańskiego, bo ona działała już w niebie. Została przyniesiona na planetę Ziemia. Grzech zaciemnia umysł, powoduje nieracjonalne czyny, przychodzą dziwne poglądy, zachowania ludzkie i to, co wcześniej szokowało, nagle przestaje szokować, przestaje dziwić. Dlatego w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, w wierszu 30 czytamy: nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiące rzeczy przewrotne, aby o ile można pociągnąć za sobą uczniów. To jest ta tajemnica nieprawości, moi drodzy. Niby bronisz sprawy Bożej i wikłasz się w konflikt, co prowadzi do burzenia funkcjonowania Kościoła, zamiast do budowania Kościoła. Powoduje to rozłam w Kościele, powoduje to różnice w Kościele i na tym triumfuje tylko diabeł. Zamiast jako lud Boży. Czy to jest rozłam w małżeństwie, w rodzinie, czy w Kościele, w zborze? Dlaczego nie rozmawiamy ze sobą? Dlaczego nie prosimy o wyjaśnienie? Dlaczego nie modlimy się? Dlaczego nie prosimy Pana o rozwiązanie problemów? Dlaczego czasami słuchamy różnych wieści, które nie do końca są prawdą? Dlaczego nie pytamy pewnej osoby, żeby wyjaśniła, przedstawiła? Dlaczego? Dlaczego nie stawiamy pytań? Ale próbujemy w świętej gorliwości walczyć w małżeństwie, w rodzinie, w kościele. A pod jego wpływem człowiek dokonuje tajemniczych czynów. Nie wiem, czy pamiętamy, ta historia zapisana jest w Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus mówi o swojej śmierci apostołom. I kiedy mówi o swojej śmierci, że musi umrzeć, apostoł Piotr bierze Pana Jezusa pod ramię i mówi: Panie Jezu, chodź na bok. I mówi: no co ty wygadujesz? To jest niemożliwe, żebyś ty umarł. Po co ty masz umierać? I Pan Jezus mówi niesamowite zdanie. Precz ode mnie, szatanie. Bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Czy Pan Jezus powiedział to do apostoła Piotra? Nie. Pan Jezus powiedział to do szatana. Więc zobaczmy, siostry i bracia, drodzy przyjaciele, że czasami nie mamy świadomości, że diabeł może wejść na chwilę, na moment w nasze serce, w moje serce i może spowodować niesamowity podział w rodzinie, w małżeństwie, w zborze i w kościele.
prorok Izajasz, który przedstawił nam, komentując upadek Lucyfera, wskazuje, że zanim uwidocznił się jakiś zewnętrzny grzech, najpierw pojawił się on wewnętrznej podstawie względem zła. Stwierdzenie mawiałeś w swoim sercu daje nam klucz do zrozumienia natury grzechu. A więc grzech jest postawą naszego umysłu, stanem naszej duszy. Gdy widzimy zły czyn, pamiętajmy, że jest on owocem wewnętrznego naszego stanu. A więc za każdym złym czynem kryje się zły stan. Czyny najpierw powstają w umyśle. Pragnienia, zrobienie czegoś, planowanie, samouwielbienie. To wszystko się dzieje w naszym umyśle, w naszym wnętrzu. Ale chcę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Księga Objawienia, 17 rozdział, ona jak gdyby daje nam też pewną myśl. Tu jest oczywiście mowa o bestii. Ja absolutnie nie będę mówił dzisiaj o bestii. Tu jest mowa o kobiecie. Kobieta w Piśmie Świętym symbolizuje Kościół. Akurat w tym przypadku jest to kobieta odstępcza, wszetecznica, a więc ona symbolizuje Kościół odstępczy. Ale ja chcę po prostu zwrócić uwagę na ten wiersz, wiecie, piąty, od wiersza czwartego jest powiedziane, jak ta kobieta ubrana, prawda, w purpurę, w szkarłat, w złoto, drogie kamienie, prawda, perły, w ręce trzyma złoty kielich pełen obrzydliwości, nieczystości. I ten piąty wiersz, a na jej czole wypisane było tajemne imię, Wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. Zauważyłem, że kobieta jest pijana, upiła się krwią świętych oraz krwią świadków Jezusa. Gdy to zobaczyłem, wpadłem w wielkie zdumienie. Na czole wypisane było imię, tajemnicze imię, Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości. Bo tutaj właśnie podejmujemy nasze decyzje. Tutaj, one się dzieją w naszym wnętrzu. Dlaczego ten odstępczy Kościół ma takie powodzenie? Bo robi to w tajemny sposób, w tajemniczy sposób. Ale Księga Objawienia, 14 rozdział, wiersz pierwszy. Zwróćmy uwagę, co Bóg chce nam powiedzieć. Apostoł Jan mówi tak, a na górze Syjon zobaczyłem baranka, a więc to są zbawieni. I apostoł Jan widzi baranka, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli na czole wypisane jego imię, imię Ojca i baranka. I tu też mamy wypisane imię Ojca i baranka. Ale ta wszetecznica, ten fałszywy kościół też miał na czole imię. Matka wszetecznic i obrzydliwości. Gdybyśmy zobaczyli do Księgi Wyjścia, 28 rozdział, i tam od wiersza 36 do 38, Pan Bóg mówi, że każdy arcykapłan, a więc ten najwyższy kapłan, który wejdzie do świątyni, aby sprawować służbę, będzie nosił na swoim czole diadem, a na tym diademie miał być napis poświęcony Panu. Mówi to nam coś? Apostoł Paweł nam podpowie. Kiedy otworzymy pierwszy list do Tymoteusza 3,16, apostoł Paweł pisze tak, bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. A więc zwróćmy uwagę, że Słowo Boże mówi nam o dwóch tajemnicach, tajemnicy bezbożności i tajemnicy pobożności. Jaka jest różnica między tajemnicą bezbożności a pobożności? Ano różnica polega na tym, że tajemnica bezbożności to jest tak, że jeżeli pozwolisz sobie na jakiś upadek, na jakiś grzech, raz spróbujesz i nawet nie wiesz, że czarna dziura cię już wchłonęła i ciebie nie ma. To stało się z tym księciem ciemności. On tylko marzył i pragnął. A co dzisiaj wyrabia? Czy wiedział na początku, jaki będzie jego koniec? Że dzisiaj będzie mordował, że dzisiaj będzie niszczył, że dzisiaj zwodzi? Zdawał sobie sprawę z tego? A
Tajemnica pobożności to nieważne, jakim byłeś człowiekiem, czy byłeś alkoholikiem, narkomanem, zabójcą, cudzołożnikiem. Kiedy Ewangelia wkracza w twoje życie, nagle następuje zmiana twojego życia. Jak byłeś złodziejem, przestajesz kraść. Jak byłeś alkoholikiem, przestajesz pić. Jak byłeś narkomanem, przestajesz brać. Jak byłeś cudzołożnikiem, zaczynasz kochać swoją żonę, swoją rodzinę i ludzie, którzy widzą ciebie, są zszokowani. No taki drań, a teraz taki wspaniały człowiek. Bo to jest tajemnica pobożności, że ty nie wiesz kiedy, nie wiesz jak. Bóg cię zmienia, Bóg cię przekształca i Bóg cię prowadzi. A więc widzimy tutaj dwie kategorie ludzi. Jedni są nielojalni Panu Bogu, drudzy są lojalni. Jedni są zbuntowani, drudzy są posłuszni. Jedni opanowani przez tajemnicę nieprawości, drudzy przez tajemnicę pobożności. Jedni mają na czole piętno bestii, drudzy mają pieczęć Bożą. A Pan Jezus co powiedział w Ewangelii Mateusza 6:24? Nikt nie może dwom Panom służyć. Bo albo będzie jednego miłować, a drugiego nienawidzić. Nie da się służyć jednej mocy i drugiej mocy. I tak jak w przyrodzie, moi drodzy, tak i w życiu duchowym. Aby można było widzieć zewnętrzną zmianę, musi ona najpierw powstać w jej wnętrzu, korzeniach. Czas. Czas, moi drodzy. Często potrzebujemy czasu, nawet mniej wyjaśnienia i odpowiadania ma nawet na pewne pytania. Czas weryfikuje wszystko. Wiecie, Pan Jezus, tak jak sprawozdaje to apostoł Jan, że Pan Jezus wiedział, co było w sercu człowieka. On nie musiał czekać. On od razu popatrzył na człowieka i wiedział, co jest w jego wnętrzu. No to w takim razie powstaje pytanie. Skoro wiedział, co było w sercu, co było w wnętrzu tego księcia ciemności, dlaczego go nie zniszczył? Dlaczego się go nie pozbył? Dlaczego pozwolił, aby on został zrzucony na ziemię? To są pytania, które ludzie często zadawają. Problem polega na tym, moi drodzy, że to, co było jeszcze w jego wnętrzu, nie wydało owocu. A pamiętajmy, że w niebie nie znano ani zła, ani grzechu, ani nieprawości, ani kłamstwa, ani konsekwencji z tego wynikających. Dlatego musiał nastąpić przesiew wśród aniołów i ten przesiew on będzie również w Kościele Bożym. To jest tylko kwestia czasu, kiedy przyjdzie prawdziwy przesiew, bo on jest, zawsze jest gdzieś od jakiegoś czasu, ale to jest taki przesiew konkretny przyjdzie, ale to jest jeszcze inne zagadnienie. Aby inni mogli zobaczyć na własne oczy, dokąd takie postępowanie ich zaprowadzi. Dlatego Bóg dopuszcza pewne sytuacje w rodzinie, w zborze, w kościele, aby ten zasiany wirus grzechu wydał owoce. Powiedzcie mi, a czy ktoś z aniołów wiedział, co było we wnętrzu tego anioła ciemności? Nikt nie wiedział. Tylko Bóg wiedział i on wiedział doskonale. Ale to ukrył. On ukrył swoje pragnienia. On ukrył swoje dążenia. On ukrył swoje marzenia. I dlatego tak wielu pozyskał. A czy to jest obce nam? Jak na przykład otworzymy Ewangelię Łukasza 22-24, czytamy, że wśród apostołów powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. To było takie bliskie u apostołów. A czy nam nie jest bliskie? Czy my nie chcemy uchodzić za ważniejszych, za mądrzejszych? Czy czasami nie ma sporów w tej kwestii, w zborze, w kościele? Wy sami wiecie, jak jest w waszym życiu, w waszych domach, w waszych zborach.
W każdym razie niebezpieczne jest, kiedy zatrzymujemy się w duchowym wzrastaniu, a jeśli nie ma duchowego wzrostu, to jest duchowy upadek. Taka jest zasada. Dlatego Pan Jezus w Ewangelii Jana w 12 rozdziale i wiersz od 35 do 36 czytamy takie słowa. Jeszcze przez krótki czas jest wśród was światło. Chodźcie, dopóki je macie, aby nie zawładnęła wami ciemność, bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki macie światło, wierzcie w światło, abyście się stali synami światła. Chodźcie, póki światłość macie. I teraz zobaczmy, że ten nosiciel światła, który nosił Boże światło, syn jutrzenki, pozwolił, aby ogarnęła go ciemność i teraz chce nas w tą ciemność wprowadzić, w ten straszny mrok, który jest, gdzie nie ma nadziei, gdzie nie ma życia, gdzie czeka nas śmierć. Człowiek, który idzie z Jezusem, uwolniony jest od ciemności i mroku. Ludzie błądzący w ciemnościach nie mają żadnego oparcia. W książce Patriarchowie i Prorocy przeczytałem ciekawą myśl. Posłuchajcie. Odrzucenie światła zaciemnia umysł i powoduje, że serce kamienieje. Jest łatwiej postawić kolejny krok w stronę grzechu i nadal odrzucać jaśniejsze światło. Aż w końcu czynienie zła staje się przyzwyczajeniem, a grzech przestaje się wydawać grzechem. Jeśli światło przez długi czas było odrzucane i pogardzane, w końcu zostanie zabrane. I ten anioł światłości, ten nosiciel światła w którymś momencie pozwolił, aby ogarnęła go ciemność, bo nie żył i nie chciał żyć według tego światła, które miał. Aby dostać się pod panowanie królestwa ciemności, nie jest konieczne świadome oddanie się pod jego władzę. Wystarczy tylko zaniedbać przymierze z królestwem światła. Dlatego moi drodzy, siostry, bracia, przyjaciele, jak i również dzisiaj mogę powiedzieć słuchacze, nie igrajmy z grzechem, nie bawmy się grzechem, nie osądzajmy, nie oskarżajmy, nie krytykujmy, nie bądźmy nosicielami kłamstwa. To jest droga śmierci, to jest droga ciemności, to jest droga upadku. To jest droga zwodzenia innych. Dlatego diabeł ze światłości spadł do ciemności, do ciemnej, czarnej dziury, z której nie ma ratunku. Pozwólmy Ewangelii oświecać nasze wnętrza i umysły i bądźmy nosicielami światła, nosicielami prawdy. Martin Luther kiedyś powiedział niesamowite słowa. Pozwólcie, że je przeczytam. Kazanie Ewangelii nie jest jakąś wiecznotrwałą, stałą nauką, ale jest podobne do wędrującej ulewy, która szybko przechodzi. Gdzie spadnie, tam jest. Co ominie, tam jej nie ma. Nie wraca też ponownie w to samo miejsce, ani w nim nie pozostaje, ale po niej przychodzi słońce i skwar i nastaje susza. Takie jest też doświadczenie, że w świecie Ewangelia pozostaje tak długo czystą i zgodną z prawdą, jak długo trwa ludzka pamięć. Tak długo, jak są ci, którzy ją przynieśli, tak długo i ona jest i wzrasta. Gdy oni umrą, umiera też i światło, a w to miejsce przychodzą zaraz właśnie i fałszywi nauczyciele. Tak było u Żydów, lecz oni Ewangelię utracili i teraz nie mają nic. Paweł przyniósł ją do Grecji,
lecz została utracona i teraz mają Turków. Także Rzym i Italia ją miały, lecz utraciły i mają teraz papieża. A wy Niemcy, niech się wam nie wydaje, że będziecie ją mieć wiecznie, bowiem wasza niewdzięczność i wzgarda nie pozwolą jej pozostać. Gdyby żył dzisiaj Luter, to pewno by jeszcze jedno pytanie zadał. A wy, adwentyści? Jeżeli my, adwentyści, nie będziemy żyć według tego światła, według tej Ewangelii, która zmieniła wszystko w naszym życiu, która dała nam nowy kierunek, nowe cele, nowe życie, nowe marzenia, nowe pragnienia. Jeżeli nie będziemy żyć tą Ewangelią, ogarnie nas ciemność. Ja przyszedłem, Pan Jezus mówi, na świat jako światło, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. Tajemnica nieprawości, tajemnica pobożności, ciemność, światłość, zło, dobro. Której stronie się poddasz, a której ulegniesz? Oto jest pytanie. Każda z tych sił pragnie mieć człowieka po swojej stronie i kontrolować ziemię, ale dla zgoła różnych powodów. Chrystus pragnie doprowadzić ludzkość do pierwotnego stanu doskonałości i szczęścia. Szatan chce rzucić swoje panowanie ludzkości, aby kontynuować i umocnić swój bunt przeciwko Bogu. Dlatego, moi drodzy, pozwólmy Duchowi Świętemu, aby mógł ogarnąć nasze serca, aby mógł poruszyć nasze myśli, nasze pragnienia, aby patrząc na Jezusa na krzyżu, aby złamał w nas wszelkie samolubstwo, samoobronę, zadowolenie z siebie, abyśmy patrząc na Jezusa, abyśmy widzieli Boga, który stał się ciałem, żył i umarł w miejsce człowieka. A więc zobaczmy i ujrzyjmy Boga w Chrystusie, w którym świat ze sobą pojednał, nie zaliczając nam upadków. Zobaczmy Boga, przelewającego swoją krew, aby całkowicie zapłacić karę za nasze grzechy, jakiej domagała się Boża sprawiedliwość. Zapłacił nasz dług bez naszego udziału. I myślę, że najpiękniejsze słowa, jakie człowiek może usłyszeć, to są słowa: przebaczono ci grzechy, człowiecze, i jesteś uwolniony od winy. Nigdy nie możemy właściwie pokutować, jeśli nie odczujemy sprawiedliwości, dobroci Bożej. Dlatego prorok Izajasz, on mówi niesamowite słowa. Musimy pamiętać, że dobroć Boża, ona prowadzi do opamiętania, czyli dobroć Boża prowadzi mnie i ciebie do prawdziwej pokuty. Ale żeby była prawdziwa pokuta, musi nastąpić prawdziwa skrucha. Aby nastąpiła prawdziwa skrucha, musisz ujrzeć i zobaczyć swój grzech, który cię oddziela, który cię rujnuje, który cię niszczy. Dlatego prorok Izajasz w 60 rozdziale, w wierszu 1 i 2, pozwólcie, że jeszcze to przeczytam, ten tekst, on mówi niesamowite tutaj słowa, a tak naprawdę to Bóg przez proroka Izajasza. Powstań, zajaśnij, gdyż nadeszło Twe światło, a chwała Pana rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsta chmura narodu, ale nad Tobą rozbłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. To są niesamowite słowa, gdzie Bóg mówi przez proroka Izajasza. Ciemność okrywa ziemię, a mrok narody. Ale Ty, moje dziecko, ale Ty, mój sługo, nie pozwól, aby ta ciemność ogarnęła Ciebie. Nie pozwól, aby pragnienia czy żądze Ciebie pokonały. Nie pozwól siłom zła, aby Cię używały do swoich celów, do złych celów.
Idź do Jezusa. Wołaj Jezusa. Przybliż się do Jezusa. Prowadź życie z Jezusem. Nie próbuj prowadzić życia dla siebie, daleko od Boga. Bardzo Cię proszę, abyś nie brał Jezusa jako dodatek do Twojego życia, ale aby Jezus był Twoim życiem. Wtedy zobaczysz zmianę w Twoim życiu. Zobaczysz zmianę w swoim sercu, w swoim charakterze. Że inni będą widzieć innego człowieka. Człowieka na obraz i podobieństwo Jezusa. Czego Wam życzę, moi drodzy? A niezliczone rzesze wędrują. Wędrują po dżungli grzechu. Żyją w straszliwych warunkach, nie wiedząc, że nastał pokój między Bogiem a człowiekiem. Nie znają poselstwa o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. A przecież Golgota zaistniała dzięki wielkiej miłości Bożej do człowieka. Światło Ewangelii padające od krzyża Chrystusa gani wszelkie samolubstwo i pychę. A pochwala hojność, dobroczynność czy przebaczenie. To jest droga, którą powinniśmy podążać. Moi drodzy, bądźmy nosicielami światła. Bądźmy nosicielami prawdy. Bądźmy nosicielami miłości. Bądźmy nosicielami Bożej Ewangelii. Bo tą Ewangelią jest Jezus. Bądźmy nosicielami Jezusa. Mówmy. Rozgłaszajmy, śpiewajmy i przekazujmy innym, gdzie jest ratunek, gdzie jest wyzwolenie. Jezusa, który niech będzie Twoim i moim życiem, bo najpiękniejszym świadczeniem Ewangelii jest wtedy, kiedy Ty i ja jesteś tym listem pisanym, ale atramentem Ducha Świętego, aby inni, widząc Twoje życie, widząc Twój charakter, mogli powiedzieć, ja chcę do takiego kościoła należeć. Ja chcę do takiego zboru należeć. Ja chcę takiego Boga znać. I ja chcę temu Bogu poznać. Oddać swoje życie. Oddać swoją przyszłość. Oddać swoją wieczność. Dlatego życzę wam, siostry i bracia, tego Jezusa, pięknego Jezusa, wspaniałego Jezusa, który pragnie nas zachować do wieczności, który przecież nie po to przelewał swoją krew, aby nas zło mogło dopaść, ten grzech zrujnować i zniszczyć. On przecież przelał swoją krew i przyszedł na tą ziemię. Zostawił swoją chwałę, swoje niebo, aby dać nam życie, nowe życie, lepsze życie, gdzie będziemy mogli doświadczać radości, wdzięczności, pokoju, nadziei, przyszłości. To powinno być naszym celem, ale również i doświadczeniem jako ludzi wierzących. Dlatego niechaj dobry Bóg działa na wasze serca, zmienia wasze charaktery i prowadzi was do wieczności. Dlatego pozwólcie, że będę chciał się pomodlić za was. O Boże błogosławieństwo. O Boże prowadzenie, o Boże namaszczenie, od Ducha Świętego, aby mógł was przeprowadzić przez te wydarzenia, które są przed nami. Nie wiem, co będzie. Nie wiem, co się wydarzy. Nie wiem, jak długo tutaj jeszcze będziemy żyć. Ale wiem jedno. Z Jezusem, z tym kochanym Jezusem, droga jest inna. Droga jest może niełatwa, ale jest piękna. I jest ratunek na tej drodze, bo jest Jezus na tej drodze. Módlmy się. Dobry, umiłowany nasz wiekuisty Panie i Boże, chcę Ci tak bardzo dziękować za Twoje słowo, które obnaża, Boże, wszelkie zwiedzenie, które obnaża, jak ten książę ciemności próbuje nas oszukać, próbuje nas zwieść, próbuje nas skłócić ze sobą,
Próbuje nas oskarżać, Boże, abyśmy byli zniechęceni, podłamani, przerażeni, abyśmy zapomnieli o Tobie, o Twojej miłości. Ale przecież w Tobie jest ratunek, w Tobie jest wybawienie, w Tobie jest nadzieja, w Tobie jest wyzwolenie i w Tobie jest przyszłość. Tak bardzo Cię proszę, za moimi siostrami i braćmi, za tymi, którzy słuchają, może poszukują Twojej prawdy, może poszukują Ciebie, kochany Zbawicielu, w swoim życiu, może jeszcze Ciebie nie doświadczyli w swoim życiu, dlatego Cię proszę, abyś dotarł do ich serc, abyś zmienił ich serca i to pomógł im odnaleźć Twoje piękno, Twoją prawdę, Twoje słowo, Twoją Ewangelię, tą prawdziwą, nie tą sfałszowaną. Proszę Cię, Boże, za Twoim Kościołem, aby mógł się rozwijać, abyś mógł wylać Twojego Świętego Ducha, abyś dał nam namaszczenie, abyś dał nam nowe życie, abyśmy byli tymi, którzy będą nosicielami światła, którzy będą nosicielami miłości, którzy będą nosicielami prawdy, bo przecież takimi nas chcesz mieć. I tylko tacy wejdą do Twojego Królestwa, do Twojego nieba. Dlatego, Panie, wybacz wszelki grzech, wybacz wszelki upór, wybacz wszelkie zło, wybacz obłudę, drogi Panie, wybacz to, co Cię zasmuca, wybacz naszą podłość i niechaj, Panie, będzie Twoje piękno, daj nam Twoją miłość i obdarz nas Twoim charakterem i Twoim pięknem, abyśmy mogli Ciebie godnie prezentować, abyśmy mogli godnie Cię przedstawiać, Panie, abyśmy byli tą żywą Ewangelią w Tobie i dla Ciebie i mogli żyć dla innych, Panie, aby inni mogli Ciebie poznać i pokochać. Proszę Cię też i o błogosławieństwo dla tego zboru. Proszę Cię, Panie, za radą zboru. Proszę Cię, Boże, o ich mądrość. Spraw, aby w tym ten zbór mógł się rozwijać, aby panowała jedność, miłość, zrozumienie, wyrozumiałość. Bo Ty cenisz sobie i pragniesz, aby Twój Kościół, Twój zbór mógł w takim duchu podążać i w takim duchu się rozwijać. Dlatego dziękujemy Ci, Panie, za to, że mamy Ciebie, że nie jesteśmy sierotami, że w każdej chwili naszego życia możemy przyjść do Ciebie i wołać o pomoc i o ratunek. I dziękujemy Tobie, że Ty troszczysz się o nas, że przychodzisz, że burzysz te siły ciemności, że rozwalasz te mury nieprzyjaźni, Panie, i na nowo odbudowujesz. Bo jesteśmy ludem, który ma odbudować te prastare ruiny, prastare fundamenty. Daj, aby Twój Kościół, ten Kościół w czasach dzisiejszych mógł się budować, mógł się rozwijać, Panie, i daj możliwość doświadczenia Twojego Ducha Świętego, mocy Ducha Świętego, abyśmy byli tymi dobrymi budowniczymi, abyśmy zakładali na fundamencie, którym jest Jezus, którym jest Słowo Twoje. Dziękujemy Tobie i niech chwała Tobie, Ojcze, będzie, Tobie, Panie Jezu, i Tobie, Duchu Święty, przez wszystkie wieki wieczne. Amen. Dziękujemy pastorowi za kazanie Słowa Bożego. Dziękuję Wam, że byliście, że uczestniczyliście w tym nabożeństwie. Zapraszam Was również za tydzień na transmisję z naszego zboru. Zakończymy nasze nabożeństwo pieśnią pod numerem 130 i cichą, osobistą modlitwą.